Trzy? Trzy. Ale nie dam głowę. Może nawet więcej. Mazik już wróciłeś, nie? Jestem tam, gdzie byłem, na kamieniu. Dobra. O, nie mam wystarczającą ilość miejsca, więc to jest więcej niż 5. Dobra, to ja do niego tam pobiegnę po prostu. Biegnij, bo to szkoda czasu. Jest na pierwszym piętrze kółko do wzięcia. Dobra, no to ja Tą biegnę, one klatką. się po prostu zgubią na tym, No, tą na klatką z, piętra kla, i klat, zgubią. klatkę z klatką schodową po lewej, jak będziesz chciał biec. Ja przechodzę na tył, bo to są jeszcze dwa budynki do obadania. Okej. Bo jakieś picie było, to... Dobra. Jak masz manierkę, to tutaj jest za fabryką jest kałuża, czy ten Jeziorko. jeziorko, no. No tak, tylko tam są te wszystkie zombie po tamtej stronie. A tutaj Dobra. jakaś Pepsi była, wiesz? Wybiegłem do środka. Okej, okay, jesteś już? Tak. Zombiak tam. Aha, zgubił cię. Wiesz co, on po tym przecież nie będzie biegał szybko. Biorę Nie, ten zatrzymał magazyn. się na tym, dobra. Jestem w Wziąłem tarczycy. magazynek do AKM-a. O, jesteś tarczycy, Super. okej. Okay. Magazyn do AKM-a, to może się jeszcze coś... Mam benzynę! Ale miejsca, brak. Lulek nie bierze, bo on ma 10 Dobra, slotów. wachę udało mi się wziąć. Cannot fire. Nawet by się Kurde, czemu jak przydać. jest pełny plecak i przerzucam coś do plecaka, to coś znika? No bo tak jest, bo nie ma miejsca. A co ci zniknęło? Magazynek do AKM-a. No. A zobacz, czy Spoko, nie leży wygląda. gdzieś dookoła ciebie. Na pewno leży, tylko nie wiadomo jak daleko go wyrzuciłem. Mówiłeś, Mazin? Sześć No miejsc dobra, zajmuje koło. a powiedzcie mi, czy da się otworzyć plecak, że zobaczycie z miejsc? Tak, w górę jest to napisane, 20 przez ile? Tu jest kolejne paliwo. Gdzie? Tu gdzie? Na Dobra, piętrze. stację mamy obok. O, tu jest magazynek chyba. Na lewo od tego. Mazi, chodź tu, Zombie, ja jestem. zombiak mnie goni, zombiak mnie goni. No, ale jak wejdziesz do środka, to No to już zwolnij. jestem, no. Powiedz mi jeszcze raz, gdzie to paliwo leży? Dobra, ja je wezmę. Jeszcze mi się Jak zmieści. zobaczysz, ile mam miejsca w plecaku? Otwierasz plecak. U A, góry, 0 na 20, no. dobra, widzę. Wziąłeś sobie magazynek? Wziąłem, dzięki. Jeden, ale mało było, bym spadł na dół zupełnie. A, bo ty na górze To to jesteś. idziemy do szpitalu. Na pierwszym piętrze jestem. Dobra, ja do ciebie lecę tam na górę. Tak, tylko że w szpitalu są te murki, a tutaj nie ma. Ale tam przechodzisz przez murek jak po maśle. A to nie wiem, tak do niego blisko nie podłaziłem. Ja już wszedłem Jak jeszcze gdzieś piętro na wyżej. kucaka, to od razu wchodzi na murek automatycznie. Kuta, to była fajna bitwa, bo tutaj trzeba było ze snajperek strzelać do kogoś z fabrycy. Dobra, macie wszystko? Jeszcze sprawdzam, bo skoro tu się pojawiły przedmioty, to mogły jeszcze ten, jakieś nowe jeszcze, na górze. Słuchajcie, mam pytanie, czy u was coś tak jest po zalogowaniu się ponownym, macie też pełne magazyny, które w końcu były po prostu półpuste? To miał być bug, który. To jest bug, który miał być poprawiony. Ja nie. O plecaku? O nie, o plecaku miałem pełne. Dobra, ja schodzę po tej klatce schodowej. Z tyłu czy z lewej? Przodu. No po lewej. Dobra. Takiej otwartej. No to ja jestem obok ciebie, jestem po twojej lewej i teraz też będę schodził na dół. Dobra, ja wchodzę do tego centralnego, że tak powiem, Okej, tej jestem za części. tobą. Tu jeszcze jakieś rzeczy leżą. Magazynek do M9 i MP5. Gdzie? Jestem za tobą. Dobra, okej. Czekaj, jeszcze jedno pomieszczenie chcę sprawdzić. Dobra. Tutaj takie. Z tych chyba się najwięcej rzeczy wie, nie? No, czy najwięcej to nie wiem, ale coś się tam. No ja stąd Co tu zadzwonię. jest? Amunicja do rewolweru i hitpack.
Dobra, spadamy. Piotruś, a ty chcesz puszkę picia? Ja mam. No. No mogę ci wziąć puszkę, bo ci uwolnię slota jednego. Spadamy na pałę? No to weź z mojego plecaka puszkę ja picia. Zerknę jeszcze tutaj w te budynki, bo w tych... Dobra, może się coś pojawiło. To no ja właśnie, sprawdzę ten kole... A tam się zombie zespawnowały w nim. Amunicja, puszki. No masz, zauważył mnie. Ale wychodzę drugą stroną. Dobra. Tam są zombiaki. A tu jest kolejny. Dziwne zombiaki mam zaznaczone jakimś... Mazi, ja zejdę po prostu trochę niżej, dobra? No, dobra. Kropkami są zaznaczone zombie, gracze. Dobra, wiecie co? Ja to zacznę wybiegać pod górkę już. Wy też macie takie białe punkciki na tym, na ekranie? Tak, to są zombiaki, albo zwierzęta. A gracze są zaznaczone. Jakiś patch wyszedł, tak? Nie, taki nie, serwer. Nie, serwer taki. Już tu biegło. Ja. I zombiak za tobą. No dobrze, dobrze, ale... Wybiegnij one... przez bramę. Nie strzelaj, bo... Przecież widzę, że nie do ciebie. Ale to słyszałem jak... Czołga się! Chowałem bujowie. Ładni! A co ty tam trujesz? Dobra. Zombiak. Dobra, to zjemy zobaczyć soła w twojej łapie za mące. Idę do cię. To co, pan? Poczekaj, tutaj? No, to kaszle. Jestem na górce, na dwa. Już biorę, tylko napiję się. Najem się. Pazur, czemu kaszlesz? Weź sobie ode mnie z plecaka. Dobra, biorę sobie, o jaki piękny bel. Dobra. Ja będę was patrzeć z daleka z domu. I toolboxa jeszcze wezmę. A właśnie, no właśnie, mam w bagażniku czy nie? W plecaku? Tak, masz, biorę sobie. Dobra, dziękuję. Los. Chciałbyś coś ode mnie? Nie. Wziąłem, dziękuję, piękne. Na zdrowie. Gdzie znalazłeś? W tamtym szpitalu, gdzie my byliśmy. Słuchaj, tylko chcesz kilka razy kałacha? Się rano przeładowywałem. Nie, ja bezpiecznie się z Enfieldem czuję. A masz kałacha czy AKM-a? Kobrę mam, 9 magazynków. No to chyba lepsza od AKM-a, nie? Ja wiem, to w sumie to samo. A, żarnetkę mam z górką. A masz celownik w tej broni jakiś? Mam. No to może sobie wymienię. Chcesz celownetkę? Nie, lornet. Ja mogę rzucić, tylko się boję, że zniknie. Czekaj, jak zmienię w plecaku, to powinno się. Nie wiem, czy mi nie przeskoczy ze wszystkimi magazynkami. No nie, czekaj, bo ja chyba tobie grzebię w plecaku teraz. Pazur, jaką masz broń? AKM-a? Tak. To ja wrzucę ci. Masz w plecaku miejsca? Ja jestem cały wypchany lekami, wiesz. A mogę ci go dać później? Pewnie, no. Jeżeli chcesz, to weź sobie co. Boję się, że będzie to poszkoda i dobry, i tego drugiego. No jak chcesz masz to później zrobić? Jedno miejsce w plecaku, ja ci wrzucę jeszcze jeden magazynek do AKM. Chyba, że dobrze, ktoś ma, czekaj, ktoś ma, masz miejsce w plecaku? Ja nie mam. A ma dużo miejsca w plecaku. Ja mam pudełko zapałek luzem. Nie, dwa nawet. Ktoś chce? Ja mam 5 miejsc w plecaku. No to 5 to powinno mi stoknąć. A na co? Na magazynki do AK. Bo chcę przerzucić tego i dać go na zjem. Dobra, to ja zostanę za KM. No ale to jest tak kobra chyba lepsza, no. Wszyscy mają zapałki? Lepsza, masz jeszcze magazynki do tego AKM-a? Tak, wszyscy mają. Z 5. No to ja mam 9 do tego. No, no to nawet lepiej. To zostańmy może na razie przy tych, co? No zostańmy na razie tak. Słuchajcie, to ja wyrzucam dwa pudełka zapałek, bo mam z górką. I to wybierz. Dobra. Open bar. To wyrzucam. Masz 5 miejsc teraz, nie? Założę ci dopiero wy... No. To za... No, muszę znowu odejść. Tak, tutaj usiąść, gdzie? Tam byś zrobili się na tej górce już? Mam problem z łączem. Tak. Zapałki. I dobra, tu mam. Teraz mogę otworzyć plecak i okazuje się, że nie wiadomo o co chodzi. Bo jest zdrowiliście już? Tak, już jest zdrowy. Masz 6 miejsc w plecaku.
Dobra, no. A kanister zajmuje 3. Więc, no. Wiesz, no poczekaj chwilę. No ja jeszcze mam trochę wolnego miejsca. Mam 3 w plecaku i tu mam 5, mam 8 miejsc wolnych, no. No to zrób tak, żebyś w plecaku miał wszystkie. Wolne? Tak. Ja ci przerzucę tego, tą kobrę. I ja sobie wezmę. Ty sobie ją... No wiem, ale też to daj wyrzucać, nie? Ja ją wezmę sobie z przyjemnością. No weź sobie ją, ale wrzuć swojego z magazynkami. Zawsze lepiej mieć broń z amunicją, nie? Ja tu mam tylko 200 naboi do tego. Chyba to AK... To komu mam rzucić AKM? Poczekaj, na razie... Mam 8 miejsc wolnych w PC. Dobra. Poczekaj, jak przełożę... To COVID. Poczekaj, bo jak przerzucisz mi razem z amunicją, to mi tam wypieprzy trochę, tak? Nie, ja ci przerzucę amunicję najpierw. No. A weźcie, chodźcie stamtąd, bo to jest tak odkryte w sumie. A, w sumie racja, no. No, w sumie racja, dobra, chodźmy. Chodźcie tu na górkę, tu przy tych skałach. A, w las, znaczy no, w las na górce, no to też jest. Bo wy tam tak robicie, ale tak myślę, no w końcu ktoś tu przyjdzie przecież. No właśnie. Będzie ci kluczy. Dobra. Polak, czy mi klawiatura, nie banga? No ktoś tu kaszle, daj mu od razu te medykamenty. No. Czy nie zaraz już dostał, już nikt nie kaszle. No. Kaszle. No dobra, kucnij, Tomek. Mhm. O, czekaj. Otworzę tego Alisa. Ile ty tam masz? Jeszcze 3 masz miejsca. Ma ktoś jakąś puszkę wolną? No tak kaszle. Pazur, wiesz co? Może się przeloguj. Komu, dobra. Komu ubywa krew? Weź się, zerknij się. Nie, ja jestem zdrowy, dobra. Nie ubywam. Weź sobie z magazynku. To kaszlenie może być jeszcze od... Do tego, od Tomka, Mazi. Co ma zrobić? Magazynki. Wyjmij magazynki na... Kurwa, no to zniknął. No nie ma. Jasne, to ja biorę amunicję do AKM-a z powrotem. Dobra, to ja wyjmę tą amunicję od Tomka. No jak jedziemy? To czekaj, bo muszę przerzucić. On tu na pewno gdzieś leży, tylko przedmioty po prostu czasem się przesuwają. Nie leżą dokładnie tam, gdzie by się chciało. No to jak znaleźliśmy przed chwilą tą amunicję do AKM-a. Wróciłem go do plecaka, włożyłem tam tego i zniknął. Ja przerzuciłem amunicję do jego plecaka. Dobra, to ja wezmę tą amunicję. Ale poszukajmy tego. Dlatego kawałka. Takich rzeczy nie należy w sumie wyrzucać do plecaka, tylko najlepiej na ziemię. Jest mniejsza szansa, że to zniknie. Takie mam wrażenie. Dobra. To chyba wszystko. To co, szukamy tej broni dookoła gdzieś? No ja chodzę i szukam cały czas. No jest, plecaku, pojawił się. Ja to ile nas... O, 5 nas jest, kurde, spoko. Ładna brygada, nie? No, mamy się. To ile masz miejsc teraz, Mazi, w plecaku? No, mam miejsce... Ile? 2. To powrzucaj Tomkowi magazynki z AKM-a i weźcie od razu z mojego plecaka tego tą biberę. A nie możecie, tak jak mówię, najlepiej wyrzucić to na ziemię, bo jest bezpieczniej. No bo ja wyrzucę mojego AKM-a z magazynkami na ziemię przed siebie. O, ale ty Piotruś masz lagę, ja wiem. To jest 249? Tak. Właśnie dostałem amunicję od niego. Ja wyrzuciłem mojego AKM-a pod nogi. To jest zwany minimi? To jest chyba minimi. No jest, dobrze. To weź sobie teraz ode mnie, kurwa. Mam go wyrzucić też? Tak, wyrzuć go, tylko w innym miejscu trochę. Piotruś, ile masz pocisku do tego? 200. O, tu rzuć, no. Tu rzucę. Czekaj. A gdzie ty jesteś? No tu, na skraju. Mogę go wyrzucić. Ale czemu tak daleko? Nie mogę go wyrzucić, bo mam tylko tape, a w plecaku nie mam miejsca. Weź go normalnie z plecaku.
no. No, w sumie da radę go wziąć teraz prosto z plecaka. Weź go z plecaka. Kurde, snajpera mamy, wsparcie mamy. Wiesz? Wziąłem. Trzy magazynki. Trzy magazynki tam były? To czekaj, dam ci jeszcze. Masz miejsce? Dwa miejsca jeszcze mam, ale czekaj, to sobie przerzucę do picie jedno na ten, do plecaka. A ile masz? Masz puszki jakieś czy maniarki? Mam dwie puszki. Mhm. Chce ktoś? Gdzie puszka? No jak mogę. Weź sobie, mam w plecaku jeszcze pięć magazynków. Jak chcesz, no to zrobię sobie pięć miejsc, czekaj. No. To nie może, a to jest... Jeziorko jest tylko za fabryką. Ja wyrzuciłem tego od siebie dwie puszki. Gdzie wyrzuciłeś? Ja celuję mnie, celuję. Dobra, widzę. Już sobie wezmę jedną. Dobra, gdzie jest ten, a gdzie jest ta amunicja? No, u mnie plecaku. Ale masz fajną spływę. Dziękuję. A możesz nie włączyć tryb strzału? Mogę. Dobra, to jeden ci zostawię pocisk. Dobra. Chyba nie ma, co? 249. A ty bierzesz tego AKM-a mojego? Chyba go wezmę. No to mojego, tam amunicji trochę jest do niego też, nie? No. Czekaj, tylko muszę teraz... Ile ja mam amunicji, co? 12. No, tak obrama zajebisty celownik. To jak to teraz zrobić, żeby... Wiecie, ja chyba się jeszcze raz przeprowadzam do tej, do fabryki i zobaczę, może coś się tam wyspiło tutaj. Zależy, długo nam się zejdzie. Wiesz co, to we dwóch chodźmy, bo ja mam dalej jeszcze miejsce w plecaku. Ty, bo mnie widzę, chyba wypadła CZ-ki amunicja na ziemi. No, wypadła ci. Dobra, to dawaj, ja biegnę już pod ten, na dół. Jeden magazyn. No, widzę już tam, daleko jesteś. Do drogi już dobiegasz mniej więcej, dokładnie, tak? Dokładnie, no. Masz miejsce na tą CZ-kę gdzieś? Na CZ-ki już nie mam miejsca. Ja się tam klapnę teraz. Dwie bronie i jeszcze tą. Okej, dobra. Julek, ty z Piotrusiem tam przeładowujecie ekwipunek, tak? Ja nie, ja biegnę do fabryki. A to Mazis z Piotrusiem? Tak. Pazur, poobserwujesz fabrykę, żeby nas tutaj... Tak, patrzę cały czas na was. Czekaj chwileczkę, rozwodźcie te CZ-ki sobie wezmę. Czołgasz się? Ja ich nie wziąłem, bo ty chcesz... No, prewencyjnie, bo po prawej masz zębiaka. No dobrze, no i tak się zgubi na budynku. Okej. Okay. Dobrze, co za to? Po lewej też jest za. Po lewej jest dwa zębiaki, czyli za budynkiem po lewej też mamka. To ja ładuję od razu do środka. Ile ci zawierał ten AKM miejsca? W plecaku 10. Każda broń zabiera 10 miejsca w plecaku. Ja jeszcze mam 3 magazynki do AKM-a w plecaku. Poczekaj, to ja wymienię sobie magazynki. Mam kolejne paliwo. Da się z plecaka wyrzucić magazynki? Tak. Ruszył zombiak. Nie. Jeżeli chcesz z plecaka wyrzucić, to musisz znaleźć jakieś graty na ziemi, na nie nacelować, tak jakbyś chciał je podnieść. That's i wtedy klikasz open bag i wtedy możesz przerzucać między ziemią. Dobrze, a ty bierzesz te magazynki AKM-a i z plecaka? AKM-a sobie wziąłem, dałem ci jeszcze jednego AK. Okej? Okay? Ale jeszcze mam jeden AKM w plecaku. Już go biorę. Dobra. Ja sprawdzam te małe budyneczki z tyłu. Kto co strzela? Ja. Aha, ty, dobra. Ja zamiast strzelam, zrozumiałem tadam i się zastanawiam, o co ci chodzi. Wejście masz z lewej i tam idzie zombiak. Dobra, to gdzie idziemy? To nie do mnie, dobra. Wejście masz za sobą i zombiak idzie przez wejście. Ktoś, kto stoi w fabryce, nie widzę. No dobra, ja widzę, okej, strzelam drugi raz. Ja biegam też po fabryce, jakby co już. Mam granat obłąkowy. I M24, co to jest? 5 nowo 1 M24, komuś się przyda? M24. To jest snajperka.
14 to jest snajperka chyba. M24 to jest chyba taka bardziej wojskowa, to mi się wydaje. Aha, ale to nie z tej gry znam, tylko tak ogólnie, tak mi się wydaje. Granat chyba się przyda nam, nie? Pewnie, pewnie. Z granatem trzeba uważać. Czym dłużej trzymasz, tym dalej rzucasz. Nie czym wyżej celujesz, tylko czym dłużej trzymasz przycisk. No to się wybiegasz teraz za KM-em? Na razie tak. No masz więcej amunicji, szkoda tamtej, nie? No. Ale jakby cię akcja, to musisz się przełączyć. Pazur ma tutaj jeszcze do AKM-a. 5 magazynków widzę. Mam. Pazur też ma AKM-a po prostu na wyposażeniu. No nie ma miejsca już. Ej, co to jest? Engine parts. O, silnik. Silnik. Ja wybiegam. Ile to miejsca może zajmować? Dużo. Ja wybiegam na tył. A może traktor ma miejsce do przewożenia? Nie sądzę. On tak jest wolny, widać go z daleka i słuchać z kilometrów. Czy ktoś żarcie? No, mi by się niedługo przydało. Ja idę sobie napełnić manierkę do wody i się napić. No to się, ile masz żarcia? Dwa steki. Idzie ktoś, żeby napełnić manierkę do jeziora? Nie. Mogę iść z tobą jako... Wiesz co, support. Ja bym potrzebował manierki. Widziałeś tu gdzieś jakąś? Bo nie. Mam jedną. To zaczyna się robić mało. Jeszcze położę... O, jest scrap metal. Do karoserii, do tych... Kurde, bierzemy to? Może wziąć w sumie. Dobra, jedno. To chodźmy zrobić tego jeepa już, jak mamy ten, bo jesteśmy pełni, nie mamy namiotu. Nie wiem, czy znajdziemy namiot w Polanie. A ten jeep był za górką. Hmm. I to mamy kawałek tam. Za tą górkę. Zwierzątko biega przez las. Na szczycie góry za wami. Zobaczę, co to jest. Posłonicie mnie na chwilę, ja jestem na prawo od ciebie, muszę iść na chwilę do kopalni. Ja już więcej rzeczy nie wezmę. To co ja mam w tej chwili, to do samochodu to jest jakieś... 10, 12 noc. Traktora już nie ma. A nie, jest, przepraszam, widzę. Dobra, ja idę napełnić manierkę. Teraz ja się pogubiłem. Ktoś jeszcze został oprócz mnie w fabryce, czy nie? Ja się zastanawiam, czy tam nie pójdę uzupełnić sobie wody. Napiłbym się i uzupełnił, nie? Mm. A w sumie nie ma sensu. No ja już miałem na czerwono, więc to sobie... doładowałem. Kurde, ktoś tutaj ostroku rozstawił. Jestem. No i jakie plany? Wracamy z fabryki. No. Ja wybiegam z fabryki, biegnę do was na górkę. Ja jeszcze sobie dotankuję manierkę. I lecimy zobaczyć, czy jest ten jeep, bo ja się w tej chwili czuję jak... Osioł jest. Tak. Przynajmniej. Bo mam przy sobie części do silnika, dwa kanistry, koło. Ja mam jeden kanister i scrap metal jakiś zabrałem. Tomek, gdzie jesteś? W tyłu fabryki. A za wodę uzupełniasz? Tak. To Tomek, jak idziemy... Tomek, jesteś sam w fabryce, nie? Jak idziemy po jeepa, to chodźmy na drugą stronę drogi. Tam przez te góry. Tam na tyle fabryki? Ja jestem na tyle fabryki, dokładnie nie wiem, czy mnie nie zwyczaił zombie. Chyba nie wyczaił. Ja biegnę do ciebie. Dobra. Tylko ja dopiero zbiegam z górki, trochę mi zajmie. No dobra, ale i tak się wszyscy przeflancowujemy na drugą stronę, skoro mamy iść pod tą łazę. Dobra, to tam na tyły fabryki, tak? Znaczy nie na tyły fabryki, to na to pole.
Na prawo. Dobra. Najlepiej po prostu prowadź. Dlatego jak ja wystrzelam na zombiaki, jak będzie potrzeba. Z której zjedziemy? Z prawej strony fabryki? Tak, z prawej strony fabryki. Ja muszę do jeziorka dojść, to się napiję. Ja na sekundę wejdę jeszcze do fabryki, bo tu gdzieś widziałem jeden strop metal. Na środku, na dole. No właśnie. Jakby się udało naprawić tego jeepa, to możemy później do Polany podjechać. Do supermarketu i go zapakować. Ile jest za mało nie? Będziemy mieli. Ty mowy słyszałem. Cześć? Co, strzały? Mówmy. Ale to czasami taka jedna przeleci. Śmieciowa, tak? Tak, ta woda, co tam jest, ta jezioro tam jest z tyłu, nie? Tak, Piotruś, ty za bardzo w prawo nie odbijasz, tam mamy lecieć? Tak. Dobra, lecę do ciebie, Piotr. Jest mury, się można skipnąć. To cały krzaków. Możemy napełniać butelkę jak jest plecaku? Można chyba. A kto jest na tyłach fabryki? Krowa chodzi pięknie, bo wiem. Chodźmy, chodź. Ktoś jest na tyłach fabryki jeszcze? Nie, jestem w środku. Dobra, ja mam zarąbany plecak cały. No to chodźcie. Tu jesteśmy. Dajcie mi się chwilę uzupełnić wodę. No to jest... No tylko tu jest pełno zombie, nie? No tam z tyłu dalej. Traktor to był kawałek. Macie mapy? Macie. Azur, masz mapy? Tak. Ja wam powiem, gdzie jestem. Jak sobie otworzycie gdzieś górkę, to tam jest takie na lewo od górki kawałek zaznaczony jakiś wierzchołek. I to było tam gdzieś. Malinówka to? A nie, od górki ty mówisz. Od górki na lewo. Ten... Jedno skrzyżowanie, drugie skrzyżowanie, trzecie... No, ale dalej. Stanę. Ja stamtąd lecę. Kurde, ale tu jest zombiaków. Gdzie? No przy jeziorku. O, no. Jeszcze raz, jaki kwadrat wy mi powiecie? 076-112. Tam jak se powiększy... Tak, tam jak se... Tam jest murek, jak se powiększysz, to zobaczysz takie... No, no murek. I wy jesteście przy murku, tak? Tak. A, okej, dobra. Julek, już tam napełniłeś się? Ja się nie napełniałem. Mazy się napełniałeś, ja się czołgam do jeziora. Okej. W sumie pełno gównianych zombie. To słuchaj, Mali, dawaj od razu w prawo, jak się napełnisz. Tam do chłopaków, tam w tą stronę. Chyba, że robimy na ura, wracamy i liczymy na to, że chłopaki ściągną wszystko. Ale my nie mamy tu... musielibyśmy podejść troszeczkę i zobaczyć... Nie, no wiesz, to my będziemy po prostu biec do was. No to dobra, to pęknijcie jak chcecie. No nie, ale to czekaj chwilę, będę pewnie napełniał. Aha, dobra. Czyli się nie opuszczać po fabryki, tak? Tak jak Julek, to na takim się tyle się ustawmy. Dobra, zombie mnie dorwał. To wstawa i biegnie od razu. Nie uzupełnię nawet wody. Dobra, coś się znajdzie, chłopaki. Na Polanie jest fontanna chyba. No. A gdzie wy jesteście? Biegnie, widzimy. Jak wyszedłeś w prawo, no a widzicie go? A co, mówią do nie, Julek jest od tyłu. Julek jest na Mazi. Mazi jest z tyłu fabryki. Biegnij wzdłuż drogi na zachód. Dobra, ja cię widzę. Nie widzę cię. Widzę zombiaków. Dobra, ja widzę. Widzę go, goni, widzę. W lewo, jest, teraz w lewo. No. W lewo do nas. Kto strzela? Tak, ja strzelam.
To tak kurwa. Nie, to tak napierdala. Dobra, że cię nie goni. No. Dobra, nie do drogi, tylko do góry. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. No gdzie górka idzie, las. Tak, no prosto i bieg. Prosto, 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 prosto. Dobra, ja się przeglądam drogą. Przy drodze powinniście na wysokości fabryki widzieć dwie małpki. Tak, jest małpka. No ja akurat sobie tam za nimi, no... Migam powoli. Tam do góry. Twoje prawo. Tam są. Oj, co to? Jezu, co mnie wystraszy. Oddam jeden strzał zaraz. Chcę zobaczyć, na ile to jest celne. Dobre. Zajebiście celne. Akurat na niego patrzyłem z zooma. Ale zajebiście, to też ile tam było metrów teraz? Myślę, no. Że to będzie. Myślałem, że to jest więcej. To jest ja jakieś podnoszę 200 metrów, to co ja tutaj widziałem. Ale no ta małpka jeszcze kucała. Z 200 metrów to ja Zenfielda przecież ściągałem właśnie. A nie, to wczoraj z tym. Z, dobra, wycofujemy się. Do murku. Oralnym skinem. Ale ty jest już tam? No ja jeszcze. No nie wiem, to wiesz co, to oceniałem z lornetki, to też jest ciężko odpowiedzieć, na ile to było dokładnie. Tak, tak, dobrze. No się po prostu i biegnij do skrzynki. Ty właściwie przebiegałeś tam obok tej małpki w pewnym momencie. No. Ale jak ona się tylko schowała za tym, za ziemią, znaczy za tym nasypem z drogą, to podniosłem się i zacząłem biec. No na pewno ktoś jeszcze miejsce, to może mięso weźmiemy z krowy, nie? Nie mam miejsca, nic ja nie mam już nic, ja jestem zapchany, no. Chodźcie, no, zrobimy też tego jeepa, bo trzeba rozładować trochę plecaki i poszukać namiotu. Dokładnie, ja też jestem pełny. Mam zrobić już tyle, że jeszcze znowu bazę. Dobrze, jestem. Na tym serwerze, dobra, no to idziemy. To co, jesteśmy wszyscy? Jest pięciu? Tak. Dobra. To niech jeden prowadzi. Już. To nie biegnijmy w kupie, tylko w lekkich odległościach. No ktoś musi być liderem, panowie. Ja mogę prowadzić. No sobie inaczej, no niech prowadzi ten, kto wie, gdzie jest ten. No to ja. Czyli no Piotruś, dobry. Jest już na stylu, że to się wszystko miesza po prostu momentami. Kto co kiedy powiedział, to jak wyglądał. To wyrzuci ja ten granat. Ale zabezpieczony. Ruszamy się, ruszamy się. Królik biegnie. Wyrzuciłeś granat? Tak. Mogłeś go rzucić, byśmy zobaczyli, jak to działa. No właśnie gdzieś tam... W krowę! W krowę. Krowie to trzeba wsadzić. No tak. A i od razu byłem tylko w akcję. Wy pobiegliście w którą stronę? Wy w ogóle gdzieś pobiegliście? Widzę tak. Cię. Dobrze biegnę? Jesteś 126 metrów ode mnie. W którą stronę? Dobrze biegnę? A widzę tylko twojego... Może zrobimy tak, że rozpoznanie my, ja z Petrusiem w dwójkę, a wy w trójkę trochę z tyłu, co? To jesteśmy my, Tomek, do góry. Okej, okay, dobra. No, teraz... Może ja z Petrusiem zrobimy rozpoznanie, a wy w trójkę z tyłu trochę, zawsze ktoś przeżyje. Znaczy, no właśnie. Dobra, to chodź, Petru. Trzymajcie się przynajmniej te 100 metrów z tyłu. Dobra, to ja wejdę na górę, będę was jakoś nawigował. Nie, no idźcie tę alierą, trójkę tak linią za nami. Nie no, ja stanę tu na górce, będę obserwował. Dajmy sobie jakąś dogodną pozycję do obserwacji. Przecież wszyscy trzej możemy używać lornetki. Widzisz mnie, pazur? A, to sekundę. Nie, już teraz nie wiem. Bo się wszyscy rozbiegli. Dobra, to ja trzymam prawe skrzydło w takim razie. Ja nie wiem, gdzie biegniemy, będę się trzymał kogokolwiek. Aha. Ja widzę Piotrusia. Dobra, widzę Piotruś, lecę do siebie. Dobra. Ja się trzymam z tyłu, tak. To czas, trzymajcie się w trójkę z tyłu trochę, no. Jak dwóch zginie, to tam nie będzie tragedii. Gorzej jak wszyscy. Jak jeden położy nas wszystkich, to będzie wstyd. No.
trzeba by zbiec z drogi. My biegniemy do tej górki, znaczy do miejscowości tu po prawej? Nie, zbiegamy z drogi, tu jest Ambona. Piotruś na kozaka biegnie, musimy mieć wolniejszą prędkość niż maksymalna, żeby oni mogli w każdym momencie nas doganiać. Dobra. O, ty, ciężarówka tam stoi. Ciężarówka? Ciekawe, czy dobra. Nie, chyba tu jest wrak. Nie wiem, czy to jest wrak. Zobaczmy. Kopołamy, a wszystkie czekaj. Jak jest niebieska? Wrak. Tylko, że taka zardzewiała. Wrak. Na pewno będzie coś trzeba tam z silnikiem. On jest niebieski, ten wrak. No dobra, to ja trzymam prawy skrzydło sobie, dobra. Nigdy nie naprawiałem auta, więc nie wiem, czy on się... To jest w środku. Ja jestem po lewej. Dobra. Poczekajcie, no. To ja trzymam prawe skrzydło. Uważajcie na lewo, bo na po lewej powinna być ta szopa. No jest szopa. Czekaj chwilę, żeby zobaczyć, gdzie jestem na mapie. Nie zabił jasu. Dobra. To będzie dopiero polane mijamy. No tak. To na dół i przez drogę. Aha. Tak przez drogę przebiegamy? Tak. Dobra. Lazur, to miejsce ci się raczej źle kojarzy. Raczej tak. Czemu? No tu się wydarzyło. Ile minuty pograłeś chociaż? No, zalogował się, no i tyle. Dobra, biegniemy. Ale się jeszcze zaczęło. A tu stromo jest. Przysypnę tu na chwilę, zobaczę na mapę. No, kawałek trzeba pobiec, no. Ale dobry kierunku. Dobra, nie wiem, mogę. Dobra, jak ogólnie to naszych zwiadowców wyprzedzasz, tylko że mocno po prawej. No. Nie, ja trzymam prawe skrzydło. No ale jesteś mniej więcej na ich wysokości. Tak? No ja dobiegłem do jakiejś drogi. Jest dobra. Piotr, z altem lepiej głową kręcisz. Aha, z altem? Okej, dzięki. Nie znałem tego lepło. To się przydaje, wiesz, PHP, żeby to całym ciężkiem nie szurać po tym po polu, wiesz? Mniej widoczny ten dźwięk jest. Poza tym większy kąt ten, z trzeciej osoby można ogarnąć. Więcej różnych zaułków i tak dalej. No dobrze, idziemy. Cały czas w tym kierunku, tylko kawał drogi jeszcze. No i kto powiedział, żeby pożyczalnia samochodów ma być blisko? Kto to tam podbiega pod taką, pod górę zupełnie? Pod wzgórze? Jeden jest na szczycie, a drugi powie górę, to ja. No widzę. Ja też biegnę przy tej drodze w tej chwili. Powiem tak, bo generalnie bieganie na tak drogą, no to... Najsłabiej. No.
Ja biegnę za naszymi zwiadowcami, że tak powiem. I jedna z pierwszych moich gier w tą grę to było tak, że sobie biegnę drogą, patrzę, ktoś jedzie samochodem, taką ładą, nie? Ja też widziałem, no. I pomyślałem sobie, dobra, no to wstanę, może mnie weźmie. No faktycznie, zjechał z drogi, mnie rozjechał, pojechał dalej. Znaczy wiesz, bo... Ale pisał na forum, że Łada słabe hamulce ma. No lepszy ciągnął, to mu się urwał drożek. Tylko jechał równo po drodze i tak zjechał 15 metrów w bok z drogi, żeby mnie rozjechać. Jeszcze się mu tak dałeś ładnie rozjechać. Więc to ja myślałem, że mnie zabierze. Zabrał na przejażdżkę, kurczę. Do bagażnika. No. No, dobrze. Jaki to jest kierunek na kompasie, gdzie łatwiej mi was odnajdywać? Nie wiem. Okay. Kierunek to jest 300 metrów od west. West masz na 200... Tomek, nie biegnij, bo już wyprzedziłeś wszystkich. Ja wiem, ale ja chcę obstawić zakręt. Dobra. Bo straszysz, kurde, sam mam się przed sobą. Nie, ja obstawię zakręt, przycupnę sobie tutaj gdzieś pod drzewkiem. No, z prawej jest ambonka. O, gdzie ta ambonka? Po ja prawej mojej. Tamy. A gdzie ty jesteś? A i daleko. Człowiek. Człowiek. Tylko to jest człowiek, czy to jest zombie? Ale, Julek, bardzo widzisz go? Kogo? No, kto tam jest przy ambonce? Tomek czy Mazi? Ja jestem przy ambonce. Tomek. Ja widzę tylko... Nie, widziałem, że przebiegł po prawej stronie naszej, wysoko przed... No tam my tej ambonki szukamy, bo od ambonki trzeba odbić do góry. Wiecie co? Kurde... Także to jest ta ambonka. Niepokoi mnie jedna rzecz. Przez chwilę na Hadzie miałem zamiast ksywki człowiek na pomarańczowo. Co to znaczy? To raczej będzie zombie, wiesz? Bo ludzie są na niebiesko raczej, ale to... Ja też. Na wszelki wypadek bądź ostrożny. Ja leżę, no. Ja się czołgam wzdłuż tych krzaczków tutaj. A ja do lasu. Dobra, widzę was. Widzicie mnie? Ja jestem przy krzaczkach po prawej waszej. Nie. Widzę. Głęboko w prawo. No. Ciągnij gościa. Nie będziemy ryzykować, że za nami pójdzie. Ale ja nie wiem, czy to jest koleś. Tutaj mam podświetlone na biało. Na biało to zombie, chyba. My jesteśmy chyba na zielono, z tego co widzę. Ale na zielono to jak jesteś blisko. Albo tak. Pazur, uważaj. A mnie na jaki masz? Na biało? Ja widzę za dwa zombiaki. Dwa zombiaki widzę. Ja widzę też dwa. Trzeci jest pod amboną chyba. No właśnie, no. Zobaczymy, co tam na ambonie słychać. Nie zmarnę się. No pusto. No na ambonie nie ma nikogo, no przynajmniej nie na tym twadzie radarze i tak dalej. Tym, że ten zombiak pod ambonką to się zespawnował tak, że on stamtąd raczej nie pójdzie. Wojskowe zombiaki. Ale mam ochotę jednego ściągnąć. No to może mówić się, że na 3-4 ściągamy we 3, każdy swój. Stop. Albo królik, albo królik, dobra. Nieważne, zajmę. Albo królik. Bo coś za szybko biegał. Z takimi zakusami trochę. Idzie to się. Masz blisko, Tomek, blisko mogę, masz zombiaka po lewej. Mogę tego po prawej. Ściągnij go po lewej. Idzie też za nim drugi. Mogę? Możesz. To ja drugiego. Dobra. Idealnie. Jak komandos? To ja jeszcze ciągnę tego pod ambonką. Dobra. No tak, dobra. Chcesz może zerknąć co tam. Drugi pod ambonką. Drugi jest. Trzech, strzelamy. Mało. Ja ci wybiegam na plecy.
A ja tu mam napisane civilian, 128 metrów, na żółto. Na pomarańczowo, no. No. Respawn, od nowa mam respawn, podam bonu. Ale kicho. Trzeba podejść chyba. No, dobra, ja się kładę. Nie no, jeden nie wyjdzie, bo jest jeden centralnie podam bonu. A co znaczy civilian? Że nie wiem. No z pistoletem trzeba podejść i tyle. A sprawdzaliście ciała tych zombiaków tutaj? Nie, nie tak nie mam miejsca. No, ja jestem bardzo głęboko w lewo, nie strzelajcie tam. Ja jestem tak przy ciele jednego z zombiaków. Na ja się polu. Troszkę wróciłem. Panowie, jak ja gram sam, to szybciej tą ambonę zwiedzam, niż jak gram z takim ekwipunkiem. Trzeba tam w wieku zabijać zombiaki już. Kto strzela? Kto strzela? Pazur. Ja strzelam, strzelam. Kurde, to move. Zawałko. Dokładnie, to move, my też. O, zdjąłeś tego, teraz nie strzelaj. Bo tej do w inną stronę to. Jest jakieś picie? Bandaże. Mocne bandaże. Morfina. Z magazynek do AKM-u, czy ktoś życzy? Ja, dziękuję. No, no, jak masz miejsce, to weź, bo my mamy AKM-y, no. Tu jest AKM w ogóle. Na górze? Na górze jest AKM i dwa magazynki do niego zapewne, bo leżą obok. Dobrze, to może ja bym się przeładował. Przeszukał ktoś zombie? Ja przeszukałem tam. Nie ma picia? Wiesz co, ja chyba wezmę tego AKM-a, bo ten filc no już jednak się chyba wysłuży. To weź, śmiało. Dobra, zaraz to mamy do tego dużo magazynków. Bo ktoś teraz wszedł na górę. A ty ja. O, dobra. Dobra, to ci zostawię ten magazyn. Ja mam jeszcze. A w sumie to takiego kanała trzymam, żeby go nie wyrzucić, no. W sumie mam trzy magazynki do Enfielda. A jak jest ten, a jak jest AKM po drodze, to... Nie rozbiegajcie się tak, gdzie wy biegacie? Ja pobiegłem na lewo, żeby to nie stali wszyscy razem. Aha, no, dobra. Zresztą pamiętasz, jak się skończyło, tak, jak tak. Z kinem graliśmy. No to widzę. Co tam jeszcze ciekawego jest? To open. Jest picie jakieś? Nie, tutaj nie, z tej strony. Ej, dobrze, teraz nie. Bo wychodzi, że wszyscy, każdy biegnie w inną stronę. Nie, no ja za ciebie pobiegłem, trochę dalej. Ja obstawiam obłąk. Wiesz, tutaj mam na mapie, ja wytworzyłem mapę, mam Survivor i Man. Koleś idzie w drugą stronę. Widzisz? Otwórz mapę. No. Widzisz gościa? Czyli był tu ktoś na tej obłące. Tak, nie, no ja widzę cztery punkciki w tej chwili. Tomek, małpka idzie do ciebie z prawej strony. A ja na lewo od nas, na lewo od nas. Z prawej. Na pomarańczowo mam. No. Na mapie. Ale pomarańczowo to zombie i zresztą jedno zombie się wraca pod tego. Pod zombie ambonę. Się wraca pod ambonę, małpka. Ale wiesz co? Od góry. Czekaj, tam jest z prawej. Dwa zombie wracają. No spierdalać, tak? No, no za tobą jeszcze robisz. Na plecach masz ich. Dobra, czekaj. Dobra, koniec przeszukiwania zwłok. Masz zombiaki koło siebie, uważaj. Ruszył wojskowy pionowy. No masz, no. No. Gdzie on jest, kurde? No strzelaj. Dobra. I teraz małpka jeszcze do ciebie biegnie. Kurde. No dobra. Dobra, w którym kierunku biegniemy teraz? Patrzcie. Kto strzelał? Strzelaliście teraz? Nie. Pazur, Jezus. Nie strzelałem. Nie, ale mówię, że ci zauważyłem, ale myślałem, że ten koleś, bo on tam za tobą teraz przechodzi. Nie. Wiecie co, ja się zabandażuję. Dobra, zejdźcie tutaj do lasu. Chodź Pazur, idziemy dalej, jak szliśmy. Podajcie kierunek na kompasie najlepiej. Kierunek na kompasie, zaraz ci podam. Na razie mijamy górkę tutaj z lewej strony. Jeszcze ci podam, tylko są przygodnie, żeby wyliczyć. No mówię, West 300.
Jak chcę otworzyć kompas, tam widzisz, nie? Zaznaczenia. Idziemy dokładnie tak, jak jest 300. West 300, dobra. Mijaj mnie, co? Ja biegnę za to. Dziura miałem w głowie po tej robocie. Ale ty jesteś z tyłu. Jak to? West 300 to ja widzę w tym kierunku, co jestem obrócony. Tu. Widzisz mnie, pazur? No on jest przed tobą, pazur. Ja jestem przed tobą. Tam. O, stop, dobry, to jest no, West tam, 300. Tam, dokładnie. Biegi, o tam jest. Trochę bardziej w prawo powiem. Tu mam dylemat, bo koleś siedzi na otwartym polu, a my musimy przez nie przebiec. Ja mam tutaj cztery ślady pomarańczowe. To są zombiaki. No dobra. My jesteśmy oznaczeni na niebiesko jako survivor na mapie. Poczekaj, ale to sekundę, jest przy, ja przy budynku. Tam jest taki czerwony budynek w lesie. Tam tu powinien być taki czerwony budynek w lesie. Gdzie te zombie. Aha, tak, bo drugi się pojawia. Tak, tak. Poczekajcie na mnie chwilę, ja muszę zerknąć, czym się tryb strzału przełącza. Shift L chyba? F. Albo Shift F. Shift F? Shift F. Shift F. Fuuu. Samo F masz tryb strzału, a Shift F zmieniasz chyba broń. Tak. Okej, dobra. Dobra. AKM-a musiałem sobie zmienić. Gdzie pobiegliście? West 300. Mam budynek po prawej. Jest stodoła. A ja przed sobą mam budynek, okej? Okay. Nie wiem co prawda co jest, bo to ominąłem szerokim łukiem. Czy to jest... Pazur? To jest górka? Idę. Tak, to jest górka. To jest górka, dobra. Poznaję już. Lecimy do tej stodoły? Nie, lecimy tam... Dołem. Dołem. I musimy przebiec... jeszcze tam do tej... No do, tak jak mówię, do altar. Wiecie co, zwolniło mi się miejsce w plecaku, mam 4 wolne sloty. Może to będzie jakieś żarcie, picie czy coś? No właśnie ten, zeżarłem, wypiłem i mam. To tu jest domek na dole jeden, tam jest około 3-4 zombiaków, możemy go zeszwietlić jak chcecie. Pacyfikować, no... Tutaj. Ja nie mam w ogóle picia już. Leci małpka, Piotr, do ciebie. No. To nie do ciebie. Gdzie leci? Gdzie małpka? A nie, to jest kurde... Co to jest? Tylko się szczurka biegnie tu? Zajmuj. Jezus. Nie no, za daleko, żeby do was dobiegło. O Jezus, ile tam zombiaków. Ty, popatrz się. Może to crash site jest? Nie, to są wtedy wojskowe. Za tak? Dużo. No to ambonka. Stójcie w lesie, my trochę odbiegniemy z gatunku. Dobra. Wiesz co, może darujmy sobie, zobaczyć tam jest zombiaków. Cześć. Nie przyjdź to. Nie, na ten, na polu jeszcze są jest kilka. No tam jest masa, na chodę tam stoi. Taki jeden czerwony budyneczek, a tyle zombie. Ja myślę, że jak dobiegniecie do tamtych krzaków, to my będziemy biec. Tak, tak. Dobra. Ruszajcie. Dobra. Myślę, że przy słupie. Trzymajcie się razem, żeby można było szybko zidentyfikować wrog przyjaciół. Zostań tutaj, pazur, w tych krzakach, a ja tutaj przy tym słupie stanę. Możecie biec do następnych. Dobra. No. Kurde, ale ten czas zapierdala. To już pierwszy. Pierwszy? Nagrywasz, szefie? Tak. To pięknie. Przepraszam. Co zrobiłeś? Wiem, to płynie z moich ust. Przykląłem. Ja myślałem, że pierdnąłeś. Bo nic nie słyszałem żadnego przekleństwa. To się nie psuje. Wypierdzi się. Biegniecie tam na górkę, tak? Tak, tak, na górkę do lasu.
Ja tam popatrzę do ornetku na to zabudowanie. Prawej masa zombiaków. Coś chyba jest w burcu. To już ona od nas się mogła chyba pojawić. Nie z takiej odległości. Nie, nie a tamte? A tamte? Na lewo, co była ta masa? Kurde, nie wiem. Dobra. Może z górki tam zobaczymy. Za górką. Kom. Za tym wzniesieniem, na które wchodzimy, też się już zespawnowały zombiaki. Nie wiem, czy to... Czy to nasze. Ale idź sobie wyżej, bo tu jest droga. Idziemy, idziemy. To nie stoimy tak blisko tej drogi. Tylko nie skończyłem w tym zameczku. Ja widzę 10 tych kropek w tej chwili. A, bo tu jest... Czy tu jest ambonka po drugiej stronie? Tak. Nie jest gdzieś ambonka. Gdzie my jesteśmy? A, myślałem, że... Dobra, skoro tu jest ambonka, to to okej, okay. Dobra, to zaczyna się jakoś ta sprawa wyjaśnić, dobra. Zobaczymy teraz z górki, tylko nie w stronę miasta górki, tylko w drugą stronę do drogi, takiej gruntowej. I tam na końcu powinna być ambonka gdzieś tam. Tomek, czemu tak na lewo mocno biegniesz? Zwierzątko. A ja na lewo? No nie wiem. No, tam, tam biegniemy, tak? My biegniemy... No. Dobra. Ja się na chwilę... za mną. Znaczy, nie do tej asfaltowej, tylko tam do tych drzew musimy się dostać. Dobra. O, nie. Dobra, to ja wyciągam lornetkę i obserwuję. I dwie meduzy. No. Las przed wami czysty. Miarę czysty. To jest mgła. Te zombie tu bardzo blisko podeszły. Gdzie? Biegniemy za nimi. No po prawej, no biegniemy już tu dosyć daleko. No dobra. Te zombie są tu po prawej już całkiem blisko, było je widać. Dobra, ja biegnę na prawej. Nie, bo właśnie mogłem cię zobaczyć teraz. Co? Zombie? Dobra. No. Za daleko są. Za daleko są. A gracze to gracze inni tak by nas zobaczyli. Chyba, że jest jeden i się boi. No. Niech się boi dalej. Dokładnie. Dobrze mu to wychodzi. Nie, wy jesteście, nawet jak jesteście daleko, jesteście zielonymi kropkami. No. Ale być może dlatego, że nas się widzieliśmy nawzajem. No tak, to możliwe. Tak, tak, tak. Jesteśmy wszyscy? To już brakuje. Po lewej są już trzy kropki. No i tam jest ambona. A, faktycznie, no. Kurde, jak wy te kropki wyczajacie? Będzie przecież przebijają się. Cztery kropki. No. Zawsze masz je na krawędzi ekranu, wiesz? Zawsze masz je na krawędzi ekranu. No tak, faktycznie. Racja, racja. Ja widzę trzy, a nie cztery. Cztery kropki to jest zajączy. Kto sobie zrobił miejsce, to możemy sprawdzić tą ambonę, jak chcecie. Ja zrobiłem. A, wolno trzeba sprawdzić. Bo tutaj... No, zawsze tam dobra broń może być, bo tutaj dobra, odbijamy do góry. Okej, okay, to poczekajcie tu na mnie, ja tam sobie zejdę i wejdę i wyjdę i rozwrócę. Dobra. Oczywiście prewencyjnie się będę czołgał, sorry, ale ten... No, spadł, rozwalił z ogarki Rambo. Tylu Rambo. Każdy jednego zombiaka, jeden na Rambo de Kids. Zombiak się zespawnował, drugi się zespawnował, padam na to. Trzeci się zespawnował, czwarty jest tam u głębi. Dużo zombiaków. Ja nie wiem, czy to nie jest, że jak my się pojawiamy, nas jest więcej, to się więcej zombie od razu. Tak, 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 tak. No też coś o tym, jak się zastanawiam na ten temat.
Kurde, jeden ząbek jest w tym, pod tą bąką. Co tam baru, nic nie zrobić, trzeba będzie go tutaj ściągnąć i zabić. Możemy się rozłożyć. Do ja bym tego przerzucać. Tak, według mnie on jest za bąką, zobaczcie na deskę na wysokości bioder, jest za bąką. No dobrze, ale jak podejdzie, czemu nie idzie? To co? Co? Strzał? Czy to jest się? Rozciągnijcie się, widzicie mnie? Tak, rozciągnijcie się. To w stronę, gdzie patrzę, bo możecie iść pod tamtą górkę i spróbować jakoś je zwabić. I tam będziecie mieli trochę miejsca, żeby je wystrzelać po drodze. Ja wezmę tego, co jest przy drodze. Mogę strzelać? Ja biorę tego pod amboną. No, jak chcecie, to walcie. No ja tutaj, wiesz, po prostu sobie przejdę. Dobra, reszta was nie słyszy. Daj się przynajmniej to przede mną. A, już jeden biegnie. No z prawej was będzie zakładał zaraz. Kropkę widać. Deszcz. Kul, chyba. Dobra, tam nie wal, bo tam ktoś z naszych jest. Mam do AK-30 naboi, ktoś zbiera? Nie, a... Kobry ktoś ma. One pasują. Ja wezmę z przyjemnością. No to ja już, dobra, to już ściągam. Mamy hitpaki? Ja nie mam. Ja chyba mam jednego. Ja też nie mam. No to się musimy uzyskać, panowie. Jeżeli będzie tragedia. No to się napalimy blisko, nie? Dokładnie. No od czasu do czasu możemy. Bandaże, ten lighty. Kto tam z tyłu biegnie jakiś w ogóle? Fazu, nie jest. Ja z Jurgen. Dobra, zbieraj to i chodź. No bo pewnie. Jak komuś spadnie temperatura do 38, to rozpalamy ognisko. Dobra. Może już zanim on tam jest, to ktoś pozbiera drewno, co? To żeby było gotowe. Nie, to jest chwila moment. A ktoś ma miejsce? No właśnie o tym jest, że przekładanie broni to jest niedobrze. Ja dam radę. Dobra, wracam. A to wiesz, musisz broń wyrzucić na ziemię. Przebiegnijcie tam drogę i do góry tutaj, do lasu. Okej. Okay. Widzicie mnie? Nie tam z powrotem. Nie, czekajcie, sikierki nie trzeba zakładać, żeby nie testować. Nie trzeba, wystarczy podejść. Wystarczy Krawy podejść. Trawy się na niej chciała coś. Ktoś nie widzi? Kto tam jest? To jest dzik, dobra. Ja jestem obok Tomka. Chodźcie. Mam jaki kierunek na kompasie? Ja jestem tutaj, ja jestem obok Tomka i obok Julka. Po prawej. Ja jestem koło pazura i mam drzewo. Na kompasie kierunek, proszę bardzo. No dalej to K280, W 280. To jest z prawej przeszukaliście te ciała z opieku? Tak, nic tam nie ma. Okej. Kto chciał magazynek? Ja. Masz magazynek w plecaku? Ale to nie tutaj, nie właśnie, tutaj. Właśnie, słyszeli nas jeszcze. Ktoś, no dobra, to stwierdzone. Okay. My jeszcze na środku drogi prawie staliśmy. Sorry. Na razie amunicji mu starczy. Zobaczę tylko, czy go wykierujemy. Musimy tu odbić chyba trochę. A wiecie co? Będzie lipa, jak się okaże, że u was jest na 4 osoby. Bo jest. Nie, spoko, ja i tak będę niedługo kończył. No ja też, bo po pracy trzeba zostawać, nie? No. Ja mam 39 stop. Ja mam 42. Spróbuj biec, to się może... nagrzejesz. Jak coś, no to jak ci spadnie na 38, to palimy. No w dzień tam ognisko tragedią nie jest, nie? No. Tam dymu nie widać, raczej, nie? My biegniemy w ten las, czy w lewo bardziej? Już to bardziej w lewo, tylko... wydawało mi się, że coś widziałem w tym lesie, ale mi się chyba wydawało.
Ty cały czas zając z nami ściga. To jest zając kurwiacz. Szpielony. Szpieg, tak. Zając nie jest problem, jak tych kulek nie ma, nie? Jak te kulki są, to... No co? Nie widzę was teraz zupełnie. Lecisz tu. Dobra, jestem pod lasem już. Ktoś nas tam wyprzedził. Ja. Ja Tomek uprzedziłem. Tak jest. Ja też biegnę pod las, bo nikogo innego nie widziałem w tych. Dobrze, bo to, no to tak pod las, tylko bardziej do góry. Tam widzę pazura, to bardziej tam w lewo. Piotruś, no, Julek tutaj ze mną, okej. Okay. Dobra, widzę wszystkich. Co to? Gdzie? To mikrofon, bo mikrofon. Kurde. To są jakieś linie przesyłowe za... No, no. Okej. Okay. Wiecie co, panowie, ja rozpadam wyspo, mam 38. Dobra, Piotruś. Czekaj chwilę na niej. To tutaj. Dobra. Tu. Dobra, rozpala się ognisko, ja mam dalej 42, ja się przeczołgam tu za wzniesienie. Ja sobie zerknę tam przez wzniesienie, zobaczę, co tam w rędzie. Oj, chociaż już mam 41. Mam 40. Ognisko płonie. No, płonie. Coś płasko jest. No dobrze. To niedobrze. Julek, a ty się będziesz? Co mówisz? Będziesz się? No. O, i tam jest ta droga, którą szedłem. Gruntowa. I tam jest... Tak, dobrze. Czyli musimy iść na wprost. Dobra, okej. Okay. Będziemy wracać się od resztą. A Julek kładzie karnister przy ognisku. Ile mamy picia? Ja mam tylko jedną butelkę, jedną maniarkę. Ja jedną maniarkę też. Musimy zobaczyć, czy tu jest jakaś woda. Po lewej, ja mam dalej, full. Po lewej. Jak się nagrzali się, to gaszę ognisko. Nie, nie, jeszcze nie, chwilę, jeszcze my. Jeszcze zmiana. Ja mam dwie butelki napełnione. Chcesz tą Pepsi? Nie, na razie nie. To jak wypijemy i będzie to, co się będzie jakoś dzieli. Zobaczymy, komu najpierw zejdzie, nie? Jak się siada? Apostrof. No to co? Salutuję. Ja mam to pod tym samym klawiszem. A, tam, dobra. Jeszcze nagrzewam. Nic nie szkodzi. Dokładnie, nic nie szkodzi, a szybciej się grzeje. Cholewy ci się topią. A ty, pazur, trochę za daleko siedzisz. A właśnie, że nie, bo temperatura ten rośnie. Nie, tu na daleko siedzi. Powoli rośnie. Jak ja byłem w takiej odległości ostatnio, to mi bardzo powoli. 4,2 to jest max, nie? Tak. Tak. No dobra, to lecim. Niech to jest gasie ognisko. Nie mogę mnie nacelować. Puśćcie tą broń, psiakrę. Nie, bo wszyscy celują w ognisko. Dwa razy kontrol. Na 3-4 sikamy, no. Chodź, Pazur, jak jesteś, ok. Idziemy na szpicę. Dobra. Ja mam jedynego typa, który ma białą koszulkę? Tak. No to defaultowe skiny, każdy widzi inaczej. Każdy widzi inaczej, u mnie macie prawie wszyscy. Jeden tylko jest w czarnym. Ja idę prawą stroną, daleko, głęboko, prawą. Ja idę na sesłupy. Hej.
Tutaj wystają takie dwa drzewka, ja tam idę. Jezus Maria, ty naprawdę jesteś mocno daleko z prawej. No. No trzeba się rozciągnąć, bo jakby mieli nas strzelać, no to widzą nas wszystkich w jednym miejscu. No teraz to już na pewno nie jest w jednym miejscu. Dobra, przed sobą jest, przed nami jest droga. Tą drogą idziemy w prawo, tak? Nie, idziemy tu jak jest ten płotek, tak jak ja. Drogę mamy po lewej. No. Okej, okay, dobra. To ja kręcę bardziej w prawo, tak? Tak, dobra. Jestem daleko przed płotkiem. W takim razie. O, tu się usadzę. Pazur, widzę cię. Co to, Julek? Julek, tak? Ja jestem za nimi. O. No to Piotruś mi zniknął w takim razie. Piotr jest przede mną. Aha, dobra. 20 metrów jakieś. Dobra. Trzymajcie biegania, altem się tym, głową samą się rozglądajcie. No tak, tak. Tu na tym piękne chapłotki i tu gdzieś trzeba minąć jeszcze górkę. W prawej mamy chatkę. Chatkę. Jakąś dziwną i zabudowania. No właśnie, to tam gdzieś. Chciałem podejść od dołu, czyli troszeczkę do góry, tak? Odbijamy. Dobra. Jest chatka. Ja jestem przy drzewkach tutaj. Troszkę za wami przy drzewkach. Ząbiaki. To są ząbiaki, no. Ja wchodzę przy tych drzewkach przy murku. Widzicie murek? Po prawej waszej? Tak. Piotruś, widzisz mnie? Widzę murek. Ja widzę murek i dwa ząbiaki na polu. Ja jestem za murkiem. O dobra, no faktycznie widzę jednego ząbiaka, a drugiego już nie. 5, 6, 7, 8 kropek, dobra, widzę. 9. 9 zombie. I tu jest droga? Droga jest dalej po... Jeszcze dalej. Po lewo chyba. No dalej po lewej. Tak, ale ja mam, to... ja mam od prawej strony, od siebie tutaj mam dróżkę jakąś. Ale olej, bo tam będzie mnóstwo ziemniaków. Ząbiaków. Wiesz co, teraz nas ząbiaki oddzieliły tutaj przez pole, wiesz? Ech, zjebałem. Dobra, ja sobie spróbuję poradzić z prawej strony. Dołem. I powinniśmy podejść od tej strony. Julek, ja bym nie ryzykował chodzenia po skawach. O. Oj tam. Ja tak się raz połamałem. Jest jeep. Jest jeep? Jest u was. Dobra, ja się czołgam. Widzisz go, Pazur? Do was. Za sztachetami. Widzę. 126 metrów. Tam zombie chodzi. Chodzi, tam masa była. Jest. No i wygląda dobrze. No wygląda dobrze. Tylko czołgam się do was przez pole. Na cegłach nasi tu byli chyba. Zostawili. No co zostawili? Na cegłach. Nie jest to Mercedes, ale... No i ząbiaków od groma. Ja bym proponował się tutaj tego lasku przyciągać, bo tam jest najbliżej do niego. O, ktoś siedzi w lesie. Ja. Zombiak leci, zombiak. Do mnie? Nie. Już nie leci. Grupa z góra. Patrzcie, jak już żeśmy się rozbuchali, to lecimy. Ja się przełączę na razie na pistolet. W takim razie. No jeżeli zombie mamy. No chciał schować tego AK. No i jak to robimy? Kto ma części, to podchodzi i reperuje, nie? A my reszta obstawia. No. Tylko żony to będą schodzić. Ja oczywiście ten dałem ciała i jestem z tyłu. Spokojnie, czasem jest opór. Mhm. No dobra, to ja podchodzę do niego. Ja tutaj przy tym drzewie. Pazur, zależy na kwiecz tutaj z przodu?
Ja będę krył pole. Pole, ty ja wiesz, dobra. Ja tam skąd przyszliśmy. Że one tu idą do nas, ale spokojnie, jak podejdzie bliżej, to... Ale w nim jest rzeczy. Rzeczy? Tak. I co jest? Pełno rzeczy jest z tyłu. Tylko teraz pytanie, jak się... Jest butelka z manierką, jest 10 magazynków do Dragunowa, 10 granatów odłamkowych, wow. Namiot jest. 20 wow. Sztuk naboi do AK. Panowie, reklamujmy go. Zombie. Nie, kurde. No i mnie ktoś strzeli. Nie, bo niech jeden przegląda. Następny zombie. Rozdzielić. Połączyć się na pistolet. Dobra. I strzela niech ten, kto, do kogo podejdzie zombie. Zaraz do mnie podejdzie. Przeładować. Nie chodźmy sobie w linię strzału. Włączcie się na pistolety. Dobra. Na zombie starczy. Ja nie mam pistoletu, jakby ty znalazł. Zabij małpkę. Ej, ja tu się gdzieś czołgam pewnie w okolicy. Oczywiście was nie widzę. Tak to bym wam pomógł, kurde. Dobra. O, dobra, widzę was. Naprawiamy tego brata i jedziemy. Teraz powiedz mi, co ja mam zrobić, żeby go mu to koło na przykład podczepić. Zaraz ci powiem. Ja zapieprzyłem wodę, bo mi się już blisko... Chyba, że ktoś potrzebuje bardziej. Jest coś tam, nie wiem, jak to się sprawdza. On nie ma coś tam repaje. Cool. Dobra, ja tu idę. Bazur, nie przestrasz się, chyba trzeba usiąść. Jestem za tobą, po lewej. Dobra. No dobra, jestem tu. No on nic nie ma, tak po prawdzie. Jak nic nie ma? Nic nie ma, wszystko na czerwono było. No wiem, no to co, mamy coś? Dobra, ja naprawiam silnik. O, granaty dymne są. Wszystko jest. Wasa tam jest rzeczy, ale spróbujmy go naprawić, nim odjechać. O, naprawiłem mu silnik. No. Dawać te koła. Mogę go zatankować. Jeszcze koła, a ile mamy kół? Ja mam jedno. Ja mam benzynę. I nikt więcej nie ma kół? No to żal wtedy. Trochę. Kto nie miał picia? Ja i tak muszę zaraz wypić manierkę. Kto ma picie, czy kto nie ma? Kto nie ma? Ja wziąłem butelkę z jeepa, więc... Aha, ja to chciałeś ją dać. Tak. Bo ja nie mam, miałem jedno picie i za chwilę będę musiał zjeść i wypić. W trakcie mam dwa. No ja już nie mam picia, mam tylko tą jedną butelkę i mi się no pić jeszcze nie muszę, ale będę musiał, nie? No, zanim się zombiek zbliża, ale jeszcze... Ja mam body reaper. Na czerwono miałem body reaper, dlaczego miałem na czerwono body reaper? Dobra, to naprawmy ile się da. I trzeba będzie, nie wiem, chyba do górki zejść po picie i po sprzęty. Pazur, ty trzymasz tamtą stronę? Lewą stronę tego pokoju? No tak latam naokoło, bo ja chyba tylko jeden tutaj trzymam, więc... No to ja trzymałem drugą. Dobra, no to ja pójdę na lewo. Zombie jak tutaj leci. Znaczy leci, nie leci, ale chodzi sobie. Dwa zombie. Ja z lewą stronę płotu tutaj spróbuję pokryć. Uważajcie za te płoty drewniane koło łaza. Jeszcze kół, brakuje nam trzech kół i... Kto tam coś z tyłu robi przy nim? Ja. Koło? Nie, karoserię. Aha. Ile ma wachy? 20 litrów on ma. Dobra, potrzeba więcej? No potrzeba, nie? Potrzeba. Mogę wleć ten kanister. Tak. Ej, te kanistry się da napełniać. Da się, na stacji. Kto ma magazynki do AKM-a? Ja mam, ale używam. 20 litrów. Okej, dobra, to mam dwa, spoko. Ja mam jeden do AK. Ej, wygląda, że z tyłu są trzy miejsca. No, i z przodu dwa, to jest pięć, to byśmy pojechali. Tu jeszcze trzy koła trzeba znaleźć. Ja może tutaj schowamy te bronie niepotrzebne, nie? Do niego. Uzupełnij się z tyłu. Refuel u was, dobra. Ja robię refuel. Ej, spróbujmy się wszyscy wsiąść do niego. Ja wsiadam na kierowcę. No, ktoś się przesiadł. Usiądź z tyłu. Dobra.
Nie siedzę. Ja siedzę. Trzy miejsca. Amazji nie siedzi. Znowu, no dobra, ja siedzę, no. Jeszcze jedno miejsce jest. Z boku, jak się siedzi, to nie pojadę. No. Z prawej strony zajdzie. Ej, akurat. No. No kina nie zmieścimy. No, siedzimy, dobra. Skitu, ale ja... Musimy koła zdać. Teraz ktoś do nas strzelać też. Gra nas z wyrzutni, no. Dobra, panowie, koła trzeba znaleźć i jedziemy. Dobra, ja zrobię, namiot zrobię jest. Tutaj mały ten. To może namiot rozbijmy gdzieś daleko, nie? Ale tu? Musi wyładować. Jest jakiś kibel, ja zacznę do tego kibla, zobaczę co ten, co tu jest. No, małpka. Czekaj, ja ściągnę tą małpkę po lewej. Nie, nie ściągaj na razie, bo się zaraz zlecą. No to jest ten, czołgający się nawet. Niech ktoś da save u was. No już raz mu dałem save'a, ale... Jeszcze raz mu dajcie, to jest dobry pomysł w sumie. Leci dymny, do odciągnięcia. Tak, dymny jest opór, leci zombie. Czekaj, ja będę strzelał, bo on do mnie pole... A, za dymnym poleciał? A. Nie. Tak. No w sumie rzeczywiście. I mnie przegapił przez to. No, ej, to dobra, mi, to mi bardzo lubią dymne. To może teraz tam rzucimy zwykły granat. Nie, daj spokój. Niech ktoś spojrzy wtedy na mapę, gdzie mamy najbliższą szansę na przemysłowe rzeczy. W górce. W górce? No. No dobra, to prowadź wtedy. To tam. Że to kawałek jest. No dobra. No to co, no to wycofujemy się, jak przyszliśmy. Nie, jak pobiegniemy tam, w tamtą stronę, to będzie górka. O, dokładnie tam, gdzie patrzy. No troszkę po prawo, no. To tam. No tak. No to biegniemy w dół. I akurat laskiem. No proszę. Kurde, to ja, dobra. Jeszcze trzy koła i za Chiny pewnie ich nie znajdziemy nigdzie. Będę jutro niewyspany w pracy, a chuj. A chuj tam, nie? Koła trzeba znaleźć. Koła trzeba znaleźć. Nasz pierwszy samochód taki porządny, nie licząc autobusu. I to będziesz, jak nie znajdziemy tych kół, to pójdziesz do pracy i co, przyjdziesz, zobaczysz samochód na parkingu i powiesz, może by pasowały. Może pasowały, daj. No ja akurat dobrze pracuję. Robimy się nieostrożnie. Ale możemy gramy. Niech dwóch idzie z przodu, a trzech z tyłu, które jedą. Dobra, to ja wiem dalej prawą, tylko że prawa jest nieodsłonięta, ale dobra. Tomek nie prowadzi. Wszystko z będzie. Pazurem. Ja prowadzę? Dobra. No. Okej. Okay. Ja idę środkiem. Czy co, tutaj w tych drzewkach możemy iść jeden za drugim, bo tutaj byście musieli naprawdę postarać, żeby nas wybić w tych drzewkach, w tych zaroślach. No wiesz jak to jest, pada strzał i nie wiesz skąd. No bo nie warto, ten co zobaczy kogoś pierwszy. Ja po lewej daleko, daleko mam białą kropkę. Cały czas zerknę na mapę. A, trochę skoro zobaczyliśmy z kursu, bo to powinno być tam. No tam gdzie te drutki. Też racja. Nie. Tak, tam gdzie druty idą, gdzie trakcja. Nie! Się prostopadle. No, nie na jak drutki. Droga. Jak droga. Dobra, to teraz trzeba te napały iść w pole. Dobra, biegnę. Idę pierwszy, jak mnie zerwą, to zawracajcie. Dały mi się te trzy koła znaleźć, ale byśmy mieli fajną brykę. No, ta jest ponad się dosyć wytrzymała. Wtedy można by było pojechać tam między polany a ten, tam tą fabrykę i tam sobie rozbić ten namiot. Bo tam są te kasajty. Tam jest, tak jak mówię, no raz, dwa, trzy. Cztery są przy polanie i pięć jest przy górce. Tak żeśmy szli, mniej więcej. Tak się trochę dołączy. Jeszcze wydali. Wy na stojąco biegniecie?
Tak, się muszę napić. Się muszę napić. No właśnie, no zaraz mi będzie migało. Ja dobiegnę tu do krzacza. Sprawdzę mapę. Znowu pada. Nie. Mi przez chwilę, przez sekundę padało. Wygląda. Ale to jest dobry serwer, bo jest dzień w nocy. No. I tutaj. Kurde, drogą idę środkiem. Tym laskiem z lewej możemy sobie iść. Pazur? Lewo. Lecę, lecę. Dobra. I chłopaki też lewo. Mhm. Tam jest jakiś baran, może by go zatknąć na żarcie. Nie, to nie baran. Przepraszam. Gotowy. No. To prawie jak baran, no. Nie, no, widziałem cię na białą, jako białą kropkę przysypać. A, spoko. A, czyli idzie, biegniecie tym laskiem, czy gdzie? Ja biegnę lasem. Po lewej stronie drogi, tak. Dokładnie. O, ja muszę się zatrzymać. Ja zupełnie z nie tej strony biegnę. No ja biegnę z tobą, za tobą. Ma ktoś za jedno żarcie może? Ja mam. Bo jak mi się za czerwone zapali, to już może nie być czasu. Co potrzebuję? Pazur? Tak. Wiesz. Przydałoby się, czekaj. Przydałoby się sklep obrobić. Nie mam go chyba w tym, no ja się przerzucę, poczekaj. Muszę sobie go przerzucić do tego. Sklep mamy w Polanie, jakby się udało naprawić. Masz? Tak, dziękuję. Jakby się udało naprawić dzika, to możemy od razu wjechać i szturmować Polanę. No, dokładnie. Dobra, jak wchodzimy do miasta? Wiesz co, poczekaj, ja zaraz zobaczę na mapie, gdzie jest jakiś ten... mechaniczne sprawy. Zatrzymajmy się chwilę, jak będziesz widział miasto. Ja już widzę. A, jestem na takiej otwartej Polanie w tej chwili. Obok tego lasu. Ja sprawdzę na mapie, poczekajcie sekundę. Gdzie tu mamy coś? Jak naciśniesz sobie mapę, to masz zaznaczonych. Co masz zaznaczone? Nas. Nas to. Ktoś mi tu z lewej biegnie. Kto to? Ja. No Julek. W górce mamy industrial. Jakie sekundę. Nie wiem, będzie to gniazdowo rozdawane. No dobrze, mamy... industrial mamy 3 punkty od kościoła. Tak po środku miasta niestety. I woda jest koło kościoła. No to muszę tam podejść. Jest to co, woda. Na pałę kitramy się w budynkach, ostrzeliwujemy się, czy... czołgamy się? Nie wiem, kurde, szkoda. No ja mam 2 magazynki do AKM, ma każdy po 30 sztuk amunicji. Ja też mam 2. No to słuchaj, no możemy na pałę wpadać do budynków i tam pojedynczo ściągać zombiaki, tak? Ale oni tam się będą spawnować, tam ich będzie masa, bo tam jest dużo budynków. Gdzie jest reszta? Ja jestem blisko miasta, koło drogi. Dobra, zaczynają się spawnować zombiaki. Ja po prawej widzę szopę. To chodźcie dwójkami. Uderzyć. A ja was nie Dobra. Widzę. Chyba za bardzo z tyłu zostałem. Ja idę z tamtym, bo go widzę. Dobra. No dobra, widzę was. Pazur, aha, tam, tak? Gdzie to mam iść? Dawaj, ej, tam jest pa, to można zawitać. Jestem ja, Mazin. No, z Mazin, przepraszam. Dobra, to kto idzie ze mną? No to weźmy tam lepiej. Ja jestem obok Tomka i Pazura. Okej, dobra. To ja idę z Mazin. Myślę, że warto zahaczyć o tamtą stodołę. No, o wszystko warto. Jak będziecie mieli jakieś żarcie, to bierzcie. Macie teraz miejsce, nie? No coś tam jest, no. Mazi, ty też masz jakieś miejsce? Jedno.
Co ty tam pidrasz? Amunicji. On ma dostał 9 magazynków do AK ode mnie. A ja mam znowu tylko Giwerę. I CZ-kę mam w plecaku. Wiecie co? To może... To dobrze by było, jakbyśmy się wyzwykali zresztą. Nie mam miejsc. Mam 4. A, jeszcze mam 4 w plecaku. Dymny poszedł. Dobrze, że nie w nas. No tam gdzie ktoś jest. O, tu jest jakaś fabryka chyba, nie? Macie. No. O, macie tam coś ciekawego, no faktycznie. Chyba mam jakąś szamkę. Nie wiem, co tam znajdziesz. Wiesz, tak, wszystko, ale... Zombaki dwa masy tutaj na prawej. Wylejcie jak będziecie musieć, bo nie wiadomo, czy tu jesteśmy sami w sumie. Dobra. Ja potrzebuję jakiegokolwiek pistoletu, co? Nie wiem, jakby znalazł. Kurde no. Jesteś Maciej za mną? No wolno mi coś idzie. Shifta sobie wciśnij. O kurde, zespawnowały się następne zombiaki, no. Widzisz? Widzę, przed tobą. Ja wchodzę do takiej stodoły. No to jest z jednymi drzwiami czy z dwoma? Z jednymi. Dobra, to ja jestem obok, jestem za tobą, widzę twoje nogi. No a poza wyjdzie za rogu do ciebie. No. Czekaj, czekaj, bo do nie mnie? Z tej strony. To były zamknięte. No dobra. To ona coś szybko biegnie. Co? To małpa. Gdzie? Nie widzę jej. Nazwij, obserwujesz tam? A nie, tak, wycofaj się tam. Dookoła murku, może tam jest dziura zaraz. Tak, tak, właśnie tam się próbuję dociągnąć. Nie, tu nic nie ma, stodowa. No nic? Nie ma nic. A tutaj ten budynek, właśnie tutaj prawie i prawej na rampę. No właśnie, chcę go sprawdzić, co to jest. No. Nie, tu jest tylko siekiera na rampie. Tak, dobra, to schodźcie i za mną, tylko kurde, chłopaki, płasko. Dobra, tu jest kupa. To jest jakiś tartak. Śmiesznie, nie da wejść chyba. Zombie! Gdzie? Za mną biegnie teraz. Ja z nim. Zabij, no. Ja mu ucieknę. Do budynku, tak. Nazwij, ja przeszedłem tą fabrykę, bo to chyba nic nie ma. Znaczy tutaj ten tartak. Tam obok... To nie wiem, czy to... Ja widzę... kościółek, ale kościółek ten lipny taki. Bez wejścia. Tak. Ja tu z kinem byłem kiedyś. No, są dwie... Jest tu doły do obczajki. To takie co doły, co przed chwilą myśmy chłopaki tutaj. A ja też przypadkiem tu nie byłem wtedy z wami? Tak mi się wydaje. Ile ty byłeś? No, właśnie. To ty chyba byłeś, no. Gdzie jesteś z tego tartaku? Piotruś? Coś? Ja strzelę do tej stodoły. Za tartak strzelam. Masz księdza po lewej, Tomek? Ja widzę. Rozgrzeć go. Po prawej gdzieś tam, po prawej przed sobą też mam. Więc idę za tym po prawej. No i czy tu znajdziemy kółka? Kółka. Ktoś rzucił dymne, nie wiem. Ktoś rzucił dymne. Ja, żeby ich skupić, wiesz, w jednym miejscu. Powyciągać to z tych wszystkich. Mów o takich rzeczach. Mówiłem, smog. Aha. Wiecie co? Jeszcze jestem w stodole, a to są dwa zombiaki. No to wchodź, strzelaj. Nie, one mnie nie widzą, nie reagują na mnie. Chłopaki, ja skręciłem w prawo... A, dobra, ty idziesz ze mną. Teraz na chwilę dostanę. Pazur, gdzie jesteś?
Ja jestem za tobą bodajże, ktoś tu się czołgał. Julek był obok mnie. Znaczy Julek jest za mną, a ty? Gdzie my idziemy w ogóle? Tutaj po lewej jest taki... Kościół, tak? Nie, po lewej jest kościół... A, właśnie, po prawej w takim razie. Jak ty po lewej widzisz kościół? Tak. To po drugiej stronie ulicy, z tyłu daleko, głęboko, jest taka pomarańczowa chatka. Znaczy najpierw jest zielona, a później za nią jest pomarańczowa. I tam jesteście, tak? Dobra. No to na wysokości tego zielonego. Tam zmierzamy, ale jeszcze jesteśmy przed zieloną. Jesteś w stodole tam jeszcze? Przepełzałem się przez nią, tam nic nie ma w tej stodole, oprócz jakichś chemilightów. Sprawdźcie kościółek. I idę do następnego. Jak masz miejsce, to może wziąć chemilighty na noc, może nie? A to już jeden. Zawsze radę dostać się do kościółka? Masz blisko? Jeszcze się tam nie co. Mam blisko. Tak, ale tam coś może być na schodkach. A gdzie można dać za tego? Za stodołę, to jest druga stodoła na dole. Tam na dole są dwie stodoły. Idę po tą drugą, zobaczę. Mhm. Ej, tam jest chyba jakiś garaż. No tutaj ten pomarańczowy to jest garaż, właśnie dlatego tu idę. Ale tam z przodu, przed nami, taka szopa. Tam i tam, i tam, i tutaj. Dobra, Jurek, ty się... Koło kościółka jest studnia. Weźcie tak. Weźcie na celownik tych dwóch księży. No dobra, ten garaż jest pusty. Ja jestem przy tej drugiej stodole. Ja dochodzę do kościółka. Masz i ty gdzie? Przy kościele. Tak, jestem sam, tak? A gdzie ten kościółek? Wiesz co? Od tego tartaku na prawo czy na lewo? Od tartaku na south, na S. Pazur, ty gdzie? Chcę sprawdzić schody, ale nie da się na nie wejść. Pierwszy próg jest za wysoki. Okej, czaj, dobra, czaj. Gdzie macie wodę do uzupełnienia? Przy kościele. To ja też tam pójdę. Jest Pepsi. Weź. Dobra. Wiesz wszystkie rzeczy, które znajdziesz. Okej. Ja wszyscy piją tu i na mnie ma, którzy mają manierki. Nawet jak nie jesteście spragnieni. Ja już nie mam picia. Dobra. Gdzie robimy regroup? Ja jestem przy fontannie chyba, tak? To jest fontanna, to co tutaj widzę? Przy kościółku? Tak. No dobra, przy kościółku jest studnia, to idziemy do kościółka. Nie, to chyba nie jest to, na co ja patrzę. Dobra. To flary, ale flary to... O, Julek, widzę cię, dobra, faktycznie byłeś przy fontannie, ale jak skręcisz w prawo do kościółka... To jest ta fontanna? Nie. Dobrze szedł, wróć. O, tam, dobrze idziesz. Tuż murku i w prawo, i później za murkiem w prawo i będziesz przy studni. Tam można sobie napełnić manierki. A, we przy kościółku jesteście. No tak jest. Tam początek, w sumie napełnię sobie manierkę. To też tam przy kościółku. Manierkę mam. A mi wywaliło manierki z plecaka. Chodziliście tutaj na te nutki? Sprawdzaliście co tam jest? Panowie, gdzieś tu leżą moje dwie manierki. A, pięknie. Czemu ja nie mam muszki, to nie wiem. Ja też nie mam. Zmęczony mam. Zombiaki biegną do kogoś. Tak, do mnie. Czekaj, ja pistolet. A nie AK? One zwariowały. Kurwa mieć. Dobra. Zabiję księdza. Podniosły się. Biegną następne. Dobra. I ktoś tu dymny rzucił tutaj. No masz to, kurwa, gin. Kto rzucił tutaj dymny? Ja, ale spokojnie, drugi jest drugi, tam to tak, już. Już nie da się go zgasić. Nie. To trochę kicha.
Kto strzela z pistoletu? Ja. No. Strzelam. Mam czas. Kurwa mać. Tu już dwa dymne są. Dobra, spadamy. Spadamy z tego. Ja muszę uzupełnić wodę. No dobra, ja dwie maniarki zgubiłem. Kolejne zombie tu inne. Zobaczę po drugiej stronie murku, czy nie ma tego. Ja już jestem przy kościele. To wchodzimy głębiej w to miasto? Czy idziemy do fabryki? Nie, w sensie. Pokoło. Pokoła, nie? Pokoła. Ja bym wszedł głębiej w to miasto, do tych dwóch... Do tych dwóch rany. Stodołek tam po lewej troszkę. Jesteście jeszcze przy tym kościele, czy nie? Nie, ja już trochę odbiłem. Ja to idę za panem. A wy tu jesteście, dobra. No. Idę dobrać. Ja się tam napełnię. Tu zombiaków w sumie nie... Kurwa, widać. Zombiak z boku. Dobra, widzę. Rzucił się. Ale przez ścianę mnie widział? Nie. Do ciebie. Nie. Dobra, ciekawe ile się na mnie znowu rzuci. Żadna kropka nie biegnie. Już wszystko wybiliśmy co można. Dobra. Co zapierdalam? Nie mogę napełnić manierki. Julek, po prawej stronie jak pójdziesz drogą, będzie czarna chatka, do której można wejść. Dobry zły, masz zombiaka. Okej, okay. Bam, leży. Nie mogę na pewno. Po prawej stronie? Przecież jestem tak z przodu. Tu nie ma czarnej chatki. Ale no jest stodoła. Kto tu jest? Kto tu jest? Kto? W kogo celuję? W kogo celuję? Mazi. Mazi, dobra. Idź asfaltem i po prawej będziesz miał. Po prawej będziesz miał czarną chatkę. Tam da radę wejść chyba. Z tego co pamiętam. Jak byście napełniali te manierki? Gdzie celowaliście? Podchodzisz pod studnię, otwierasz ekwipunek i prawym na manierkę i fill water. Okej. Okay. Nie chcę pić. W chatce jest tylko strzała do kurza. Oho, dobra. Ja tutaj mam ten zbiornik z benzyną, spróbuję zatankować kanister, co wy na to? No. To szczera. A. Dobra, już. Zombiaki tutaj. Dobra, to ja spróbuję do was dołączyć. Poszliście na ten zielony domek? Czy tam tylko mazi leci? Tu jest jeszcze dwójka. Jak się tankuje kanister? No nie wiem, chyba tak woda. Prawy, tak woda chyba. No to nie działa. No to spróbuj, a to jest gazowa butla chyba, nie? Już nie wiem. No to jest gaz. No chyba tak, no tak. No LPG, powiedz. Za którą zapalniczkę? Kurde, nie, wróć, czekaj, wyposażenie. Wrzuciłem ten, no rany. Open back. Co ja kurwa robię? Co tam u góry w tych takich szopkach? Ja wchodzę. Dobra, to sprawdź, bo tam nie sprawdziłem. Julek ma zombiaka blisko wery. Tak się na mnie rzuci. Raczej. Ale niestety żadnych kół tu nie ma. Jest stodoła przede mną. I taka wielka kula. A, tam ta wielka kula na patyku takim wysokim, na takim... Pazur, to ja za tobą. No, tam są trzy... Tam są trzy budynki do sprawdzenia. No, wchodzę do stodoły. Okej, okay, dobra.
Ja lecę na drugą stronę fazy drogi. Też prawie taką przemysłową chatkę? Po prawej stronie nie drogi? Zombie kogoś zauważył, wyciął w ogóle... A Julek do ciebie chyba poszedł. Nie. Nie, nie wiem do kogo zauważył, ale... Mam karnister. Masz? Ale kanistrów mamy już multum. Po prawdzie. Kto to strzela? Ja zabiłem tego zombiaka, co wyciął. Zapraszam. Winchester jest, aby ktoś chciał. Jest picia mnóstwo, ja już nie mam miejsca. Gdzie? Tu są dwie puszki picia. To. Jedno po prostu wypij. Wypij po prostu jedną. No nie, może komuś się przyda, ja mam trzy. Kto chce picia? No, ja bym chciał, bo mi jedno... Picie mam, tylko... No to chodź tu. Bardziej szan mnie interesuje. No nie, dobra, ja mam jedną butelkę i jedną Pepsi, wystarczy mi na razie. Winchester lepszy. Pistolet to już nie? Winchester nie będzie lepszy od tego, co my tu mamy. No, no. Pistoletu nie widziałem. O, kto wyszedł z szopy dłużej? Ja. Ja biegam do szopy właśnie. Dobra. O, czyli jest to dobra. To ja biegnę na drugą stronę do tej dłużej, do tego dużego budynku. Taki drewniany? Nie. Murowana, długa stajnia nawet taka. Ktoś, kto kiedyś próbował do stajni. Aha, dobra, wiem. Tu mam znowu puszkę z piciem. Znowu puszkę z piciem. Mamy w ogóle jakieś miejsce na te koła? No ja mam. Ja pobiegnę do tego brązowego, takiego długiego. Spokojnie strzelać, to ja... Tak po prawej stronie. Ja lecę z tobą, ale znaczy... Dobra. Pasuje kuracji. Na drodze zombie, po lewej. Widzę. I przed nami dwie małpy. No do mnie wszedł jeden, uwaga, strzelam. Nie widzę tych małp. Leci do ciebie drugi, leci do ciebie drugi. Do budynku? Tak. A, po lewej. Wejdzie od prawej strony. Czy tam... Okej. O, widzę. I strzelam. Kill. Nie żyje. Same puszki. No jest pusto. Nic nie ma. To i tak tam przebiegniemy na drugą stronę. No. To jest to dobre. Poszedł smok. Cześć do zombiaków? Tak, bo już... Nie strzelaj. One nie biegną za mną, one poleciały. Miałem trzech już tak blisko, że wiesz... Dobra. Poleciały, dobra. Mi się nie podoba. Znaczy, ktoś tu może był. Raczej, że... Nie wiem, smok, granaty się nie zużywają, z tego co widzę. Lecimy do tego na wprost, nie? Ten serwer jest... Tutaj przy tym płotku, tam po lewej jest małpka. Zobacz. Małpka? Nie, ja zrób to. Nie obok cię, tam mamy, jesteśmy kica, trochę dalej. Coś kica. Tam jest jeszcze jeden budynek, idę go sprawdzę. Najwyraźniej nie ma zombiaków dookoła. Zobacz, ja słabam. Dobra. Tankujesz? Chcę sprawdzić, czy tu się da. Tylko ta małpa jest zaraz za murą. Tu się powinno dać. To odpalę. Zardzewiały czołg. Tak to się niby nazywa, ale nic nie dało rady. Nie miałem żadnej. W kanistrze nie miałem żadnej opcji, żeby cokolwiek zrobić. O, przy okazji zombie jak się zespawnował. No fuck. To tam mamy tą stację i za chwilę fabrykę tutaj niedaleko. Macie wszyscy żarcie? Ja nie mam. Ja chyba mam jeden kawałek mięcha, ale... No to choćby to tam były barany tam, gdzie się spawnowały te helikoptery, to się ustrzeli. Chodź Julek tutaj do tego domu jeszcze. Czekaj, no to jest czarna chatka, do której ja wchodzę. No widzę, jestem za tobą. Jak będzie szama, to weź tam, ja zostanę na zewnątrz. Też pusta. Ja już nie mam miejsca. Oj, to niedobrze, że pusta. Bardzo zły znak. Ładnie, też tak myślę.
Ja idę do stajni. W stronę stajni, także jak mnie zobaczycie, to spoko. Małpka cię dogoni zaraz z lewej. Nie tego. Ale spoko, dzięki. Tam jest stacja. Ej, dokładnie, tam jest stacja, tam warto pójść. Bo my się wracamy tą drogą, cośmy przyszli. To tutaj za Polaną. No ale my nie szliśmy tędy. No ale my szliśmy dzisiaj naokoło. Dzisiaj szliśmy naokoło, dołem. Gdzie jesteście teraz? Na końcu miasta. Ja z Jurkiem jesteśmy na końcu i czekamy tutaj. Idziemy na stację. Znaczy idziemy w stronę stacji. Dobra, ja to zmienię sobie na... broń. Z pistoletu się przełączę. Ja jestem przy stodole. Tam są barany po prawej, czy tam kozy. Jest pucha z jedzeniem, kto chce. Ja se zjem i tą wezmę, bo czerwone już prawie. No dobra, no to chodź. Prawie czerwone czy miga? Nie, to jeszcze nie miga. Jedź jak mig. Chodź ulek te barany ustrzelimy. Idziemy na stację. Na stację, barany to już tam oni mogą złapać, ja muszę... Wschodni koniec miasta, tak? My wychodzimy... Tak, wschodni. Tak. I tak na koło muszę mieć miejsce, bo inaczej nie ma sensu. No. Ja biorę tą puszkę, że nie mam miejsca jeszcze. Wiesz, zbieraj wszystko, co się nadaje do jedzenia i picia. Ja mam picia, 3 puszki chyba. Manierkę pewną, więc jak ktoś chce picie, to... To wyście biegniecie tutaj koło transformatora? Tak. Tak. Pojedziemy? Dobra, Mazi, to my chyba się jakoś odłączyliśmy. Trzeba ich go dogonić. No. Dobra, w którym kwadracie jesteście i do którego kwadratu idziecie? Nie w kwadracie, na wschód. Na wschód. Przejdziesz Biochę i jest stację, zobaczysz na dole. I tam idziemy. To jest na wszystkiego lepiej wschód. To jest za główną drogą przez to zadupie. Czyli przez główna droga wschód po lewej. No tak jak główna droga przez wieś idzie. A, wschód, kurwa, dobra, nie ważne. Na zachód patrzymy. No bo okay, to co, stacja będzie. Nie wschód. Tak. Dobra, Mazi, gdzie jesteś? Zombie Mazi? Jeszcze nie ma. No właśnie przy stodole jeszcze, a ty? No, króli. Ja jestem obok stodołu, a ty gdzie jesteś? Idźcie wszyscy na wschód, wyszedłem ze stodoły. O, tutaj, dawaj. Chodź, polecimy. Najwyżej zgubimy ząbę. No, pobiegniemy między drzewami. No dobra, dawaj, prowadź. Nie wiem gdzie, ale pobiegnę. Tu jest to czegoś? Tu też jest pustwo. Tu nie boję. Ktoś ten jeszcze, wiesz co? Może ktoś od środka tutaj zaczął wioski i poszedł w tą stronę. Tu są te crash site'y. O, tam jest stodoła, dawaj do tej stodoły jeszcze zejrzymy. Dobra, ja idę pod las. Są dwie stodoły. No. Nie idę pod las, żeby nie być na widoku. Ale nie wiem jak napełnić tak. W karniście, tam w tych z tyłu, tam przy tych wielkich dwóch tankach. Aha. Będę strzelał. Strzelam. Dobra. Już tu biegnie do nas ze stacji, kto to? To ja. Nie, zorny. To biegnie do mnie. Ja biegnę do drugiej stodoły. Nie wiem, po prostu nie mogę. Nie widzę tu żadnego kurka ani z takiego... Nawinki. Albo spróbuj kliknąć na nie. Strzelam. O Jezu, gdzieś mnie cofnęło strasznie. I dobra. A, jak to idziemy? Gdzie panowie, pod kościołem. O ty życiu. Biegam do tej drugiej stodoły. No ja też, ja już jestem w środku. Łoj. Zombiaków a zombiaków. O matko. Azur, gdzie jesteś? W przywódce na stacji. No dobra, to chodź pójdziemy tam w lewo. Ja napełniłem kanistr z paliwem. Nic więcej nie ma. O, tu się rzeczy pojawiły. To zbieraj.
I też. Magazynki dalej, Infielda, makarowe. Nie, to nic takiego. No chodź do, w tamtą stronę, tam mogą być jeszcze jakieś rzeczy do samochodu. Uwaga, zombie się zrespawnował w budce. Okay. Jeszcze przeszedł przez to miasto. Raczej się w nim pojawił po prostu. Ale to pewnie raczej jak my w to urządziliśmy sobie to strzelaninę. Bo inaczej by tak nie po, by raczej nie odszedł tak po cichu. Gdzie pobiegliście? Kto? Julek, Piotr, gdzie pobiegliście? Nie, mnie cofnęło do kościoła. Ja jestem pod taką wiatą w tej chwili. A ja nie wiem, gdzie są te barany. Wiecie co, to spotkamy się... Gdzie się spotkamy? Tam, przy tej stacji, nie? Ja z Mazim, ja z Mazim jesteśmy na wyjściu... On, tak? Wschodnim. Dzikiem, dobra. Kontakt z Dzikiem, dobra. No to chodź go opolujemy, nie? Dobra. Ja idę z Mazim polować na Dziki. Pazur, to ty biegniesz przy drzewa? Zombia tak. Prawie, uwaga. Dobra. Jestem za tobą, tak jakby. Mijam stację. Po lewej mamy kozy, mamy kurde, ty Roland, ile będzie jedzenia? To inwentarz. To jest. Może się jeszcze helikopter pojawi. Ej, można pisać na takim czacie ogólnie dla wszystkich? Można, ale można zostać bana, wiesz, to trzeba wiedzieć, gdzie można. Pierwszy raz w ogóle coś takiego zauważyłem. Tymi znakami mniejszości większości ze zmieniasz kanał. No tak, tak, ale na taki... Podobno czat głosowy też podobno działa, tylko nie wiem, czy w DayZ. Działa. Caps Lockiem go masz. Caps Lockiem, dokładnie. Tak, tak, ale mi chodzi o to, że możesz na globalnym nawet gadać. Wiesz co, ja wyciągnę tego... Colta, z Colta go chyba puknijmy, nie? Puknij go w łeb. No dobra. Ja załatwię drzewo. No, bach. Kto strzelał? Ja, sorry. Nie powiedziałem, ale ja strzelałem. Do Dziko. Ja wbiegam na taką górę, na... wschód od stacji. No, tam będzie jedna górka i na drugiej jest na Ambona. A później jest crash site tam w spodzie. To są dwa crash site. No, po pierwszej pozycji i na tej drugiej. Ja jeszcze sprawdzę Julek tą stodołę, coś to przelecie i nic nie było. Może być jakieś koło albo coś. Nie, tu nie widać żadnych crash site'ów ani nic. Już nie mam pomysłu, co wywalić z plecaka. Bo drzewo zajmuje dwa miejsca, nie? Panowie, czy ktoś rozwalił dwa trupy w stodole? Tak, ja, czy nawet trzy. Dobrze. Takiej przelotnej? Nie. Mazi, powiedz mi, rozwalałeś tam kogoś? W stodole rozwalałem dwa przecież, nie? Dwa. A, no okej, dobra, dobra. No się zastraszyłem, że nie jesteśmy sami. Nie mam co wywalić specjaka, żeby strzelić drzewo. Dobra, ja zaraz ten, ja drzewo skombinuję, czekaj. G, tak. Gierka, Harvest Wood, tak? No, tylko rozpalimy za górką, nie? Nie zharwestowałem mu, dlaczego? Gdzie mi się pojawi drzewo? Inwentory, powiedzmy. Dwa inwentory zabiera. Ty, a gdzie jest ten dzik? Ja wziąłeś całe mięso? Wziąłem mięso. Ale to było już dwie minuty temu, to mógł zniknąć. Harvest Wood. O, dobra, mam drewno. Układamy ognisko już? Tylko za wzgórzem. Dobra. Tylko tam są zombiaki chyba, nie? Czy barany? Tam są barany. Przy stacji jest 6 zombiaków. Na drodze od was do stacji, tak, jest bardzo dużo zombiaków. Teraz 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, tu ktoś jest, albo dostanie kulę w łeb, albo... Albo się okaże, że to krowa. Nie, to dzik. Dzik. Gdzie tutaj rozpadnę?
Rozpalać? Tak, to jest okej, okay. Chcemy za górką schowanie. Dobra. Prawym, tak? Na drewno? Na zapałkach, set fireplace. Light fireplace, no. A potem na drewienku light fire. Rozpologii, dobra. Cook meat. Już jeden, cook meat. Idę utłuc tego dzika jeszcze raz. Skąd ty masz na miejsce w plecaku? Wiem. A, bo ty nie masz drugiej broni pewnie. Mam. Ja strzelałem, sorry. A gdzie będziemy później szli? Trzeba dalej tych kół szukać. I co, ruszyliście już tam na tą górkę? No do transformatora dobiegał. My jesteśmy, no... Nie biegnie tak na stację, tylko na górkę. Do transformatora dobiegasz, ale cię jeszcze nie widzę. No ja też nie. Z której strony masz transformator? Z lewej. To ma mało krwi. Czemu ja nie widzę tego debu, ktoś tam tego... Weź H, tak? Dobra. Dawaj mięso. H jak Halina. Ja to się mam pod ręką, zaraz widzę, ten... Dziękuję. Piotruś, widzę cię, dobra. Dobrze biegnę? Troszeczkę w lewo. O tak, a, idealnie, dobra, idealnie, dobra, idealnie. Dobra. Za tobą kuska, koza biegnie. Ale to na wzgórzu. Czyli w lewo. No to dobra, to wy idźcie na ten, a to ja się z tej strony posunę do fabryki. Ja pobiegnę już w prawo. Mogę już sobie dobra. Tarcza jest nie mam w tej grze. Tym, nie mam. Przecież czekaj. O nie, nie mam. Jedno ci ukradłem już. Aha, dobra. Weź sobie jeszcze jedno. Ja też jedno jakieś, ja żarcie bym się zapisał, jak są na kartki. Spoko, dobra. Mam mnóstwo picia, nie mam nic do jedzenia. Dobra, ja mam 8 wołków mięsa. To stygnie, jest nas 5. No, usmażony krzy, także jak ktoś by miał mało luda, to zapraszam. Dobra, trzeba rozejrzeć po mapie, tak? Aha, bo fabryka będzie dopiero za tą. Za polaną. Za polaną. Kontakt. Chcesz sprawdzić? Nie wiem. Na polu to ja. A ktoś leci tam na polu? Ja jestem. Ja lecę na ciebie też. Dobra. A jest to nie ma mocno sensu, bo ja lecę po drugiej stronie. Jezus, znowu mnie rzuciło. Widziałem. To jest zombie. Dokąd? A dobra, spoko, to są zombie przy... Wiesz co zrób? Zaloguj się. Zaloguj się, dokładnie. Mi też się coś takiego działo. Coś co się działo? Artefakty? Nie, że go teleportuje do tyłu. A, dobra. Panowie, ja już kończę, muszę iść spać. Dobra. Dobra, trzymaj się, dzięki. Ja się tu wylogłem przy tej wiosce, tak jak stoję. A my się umawiamy przy fabryce. Przy fabryce? W której fabryce? No tutaj na dole tam naszej. Ja tu spędzę ulubiony. Polecę. Ja się nie chcę wybawić z tymi zombiekami. Czekaj. A Tomek, gdzie jesteś? Ja jestem... na dole od górki, no. Ja też już dłużej niż ten. Już to nic, bo pół godziny nie problem. Ja powiem wam, że ja też już powinienem... Ja już wmiękam, no. Dobranoc, panowie. Dzięki za grę. No, trzymaj. Dobranoc. Dobranocy. Dobranoc. Pazur, gdzie jesteś? Tutaj jest koło ciebie. Buddy disconnected from your channel. Koło mnie? Jesteś w budce? Nie, nie wlazłem. Koło budki? Nie, bo tam się nie da wejść, ale koło nie, nie? A tu jesteś z przodu, dobra. To co, biegniemy może?
Dobra. O, tu jest ambona. Gówno jest na tym ambona. Gdzie nie mam miejsca. Chcemy przeszukać tą polanę? No ale tam jest supermarket, my jesteśmy full. Ale w sensie, czy tam może się trafi jakieś koło, czy nie? Możemy przeszukać. Wiesz, nie, tam nie ma takich budynków. Jesteście? W którym kwadracie jesteście, żebym wiedział, w którą stronę mam biec? Czekaj. Pójdź sobie na mapę i biegnij do polany. Do polany? Tak. Tak, do polany biegnij, no. To jest południowy wschód. Dobra. Okej, zapierdzielam na pałę. I za polaną do fabryki. O, tęcza. No, też właśnie patrzyłem. Gdzie? Na wschodzie. No, tak. Widzę. Na tęczę biegnę. A, Piotr, za tobą jestem, dobra. Tak? Ja no, 70 metrów. 70 metrów za tobą. A, widzę cię. Dobra. To co, przelegowujemy się? Dokąd? No, żeby nas nie rzuciło znowu z powrotem, do tyłu. A, no może no, zróbcie reloga, no. Strzelam. No. Nie, po co? Nie robisz? Nie? No to biegniemy. No, ten kogo przerzuca, to niech zrobi tylko. Ale ja miałem, pokazywał mi się czerwony connection do serwera, więc może dlatego. A Tomek, tam z tyłu zostałeś? Tomek, biegniemy tam, gdzie jest koniec tęczy, tam jest ban ze złotem. I skrzat, tak słyszałem. No, i trzyma fanfale tam w tym planie też. No. Dobra. Ono tam na górze jest, widzisz? Gdzieś tam w tej... No. Polanie. No. Azur, gdzie jesteś? No, po ciebie. Aha. Ten zombiak tylko oddzielił, wiesz? Dobra. W drugą stronę! No lecę za tobą. To sobie giberę zmieniłem, bo nigdy nic nie wiadomo. W sumie. Dobry pomysł, no. Ej, traktor jeszcze stoi. No bo nie chcę traktora, bo mówię się głośno jak cholera. Chwila. Zobaczmy właśnie, czy to będzie. Wiesz co? Ja chyba widzę ten. Przez mgłę na at i są tak. Tak, są zombiaki w polanie. Tak, ich całkiem sporo, ale to przez nas. Przez was? Aha. My nawet strzelaliśmy. Tak, już strzelamy. Już się przestraszyłem. No bo ta fabryka jest gdzieś tam, nie? Za polaną. No za polaną. To nie wchodzimy do polany, nie? Nie? Nie, tam nie ma budynku pod samochodem. Jest budynek z czerwonej cegły. A, Piotruś, ty chciałeś szamę, nie? No, a ty nie chcesz picia? Bierz ode mnie z plecaka mięso. Ale a masz miejsce w plecaku? Nie, w plecaku masz. Nie mam. Masz jedno. To ci dam ci Pepsi, dobra? Czekaj, ja mam picie. Ale ja nie mam miejsca, żeby wnieść szamę. A, no to dobra, no. Muszę ci dać jedno picie. I wezmę sobie jedno żarcie. To weź jeszcze... Jak weźmiesz żarcie, to... Nie masz żarcia w plecaku. No to zrobimy... Kurde, jak zrobimy... Aaaa, zjebałem. Co zjebałeś? Coś wypadło. Pazur, jak robimy? Po prostu wpadamy? Jak uważasz? Dobra, weź jeszcze jedno żarcie. No. No i nie styknie. Jeżeli nie zobaczymy zombie... Ja nie mam miejsca, nic. Teraz mnie teleportowało. Nie mogę wziąć, bo zmarnuję. No to zjedz! Ile masz krwi? Ile gdzieś jest z tyłu? Nie, no mam. Mówię, teleportowało mnie do tyłu. Przyda się jeszcze, spokojnie. Dobra, okej. Czekaj, zombie. Nie, tak mocno. Małpka, przed nami. No gdzie? No przed tobą. O tu. A, no faktycznie. I to co robimy? Tędy wopiem i do góry? Wiesz co, po prawej stronie tam jest budynek z czerwonej cegły, tam może być jakiś lód, ale kurde, nie ma miejsca.
No miejsce na lupę. No to w prawo, no. W prawo, tędy obejdziemy. Tędy? No. A to naokoło, dobra. Chyba, czekaj, nie, bo jak tutaj jest dalej miasto? No zobacz. Mama! I to pazur, widzisz mnie już? Nie, ja troszeczkę podbiegłem do przodu, wiesz, ale ja ci biegnij lewą stroną drogi, ja cię zauważę. No dobra. Małpka coraz bliżej. Jeszcze raz mnie tak przerzucił, ja robię reloga. Chodźcie, ty wylazło. Robimy sobie festiwal strzałów. Jest łąka. Możemy spróbować, no. To czekaj, wiesz co? Chodź trochę dalej, chodź trochę dalej. Żebyś mieli pewność. A gdzie się jest, w lesie? Co? Nie, ja już wyszedłem, wróć, wróć. Prawo, prawo. O, widzisz mnie? W lewo. Nie za tobą. Za nie tobą. Widzę cię. Nie widzę cię. Nie wyrenderowałeś mi się, a tu nic. Nie, ja jestem poza lasem. Na łące, w lewo. 90 stopni w lewo. Jest ogień przed tobą. Widzisz? Widzę. Widzę. No chodź, przelecimy, ile za nami poleci, to strzągniemy po drugiej stronie drogi. Julek, ja podbiegnę do faktory, bo nie mogę stać, bo też pada, wiesz? Dobra, podbiegnę. Ja dobra, biegnij z powrotem. Dobra, jeden ściągnięty. No, a ja mam connection. Ja też. No, connection jest czerwony, u mnie też. Odpal go już, za daleko jesteś, nie usłyszę reszta. Te? No. Już mam dobre connection, więc lecę na drugą stronę i tam się... Ja się tu przeloguję, nie chcę się z tą systodą zapierdzielać. Okej, dobra. Po drugiej stronie dobrze. Po prostu. Tak nie mamy miejsca, więc na dobrą stronę my nie jesteśmy tam w tej kopicie potrzebni, chyba że tylko jako czujki. O, to się na namiotu nie mamy, nie? No nie mamy. Gdzieś był jakiś namiot? W aucie. W aucie. I nikt go nie wziął. Nikt go nie wziął, bo nikt nie miał miejsca. A to się będziemy samochodzikiem wozić. No, najpierw to naprawdę. Się okaże, że to już nie będzie. Ej, dobra, wiecie co, ja tu padam. To patrz tutaj troszeczkę dalej jeszcze chwilkę. No. I tu się w tych drzewkach gdzieś wylatujesz. Ja sobie. Dobra. To będzie okej. Okay. Tak? No. Na razie. No, dzięki za grę, trzymaj się. Dzięki za grę, ja. Buddy disconnected from your channel. Wczytywanie mam. To co, mamy trzy osoby i każdy bierze po jednym kółku? Tak, jak widzę, jak znajdziemy trzy, to bardzo chętnie. To ja się najbardziej opiję tej porcji, co mam, ale... Kółko ważniejsze. Dokładnie. Będziemy mieli za brykę, to będzie można jeździć po Pepsi na zakupy. I co, Pazur, jesteś już w tym sklepie? Tfu, w tej fabryce. Jestem w fabryce, tak. Tą koła? Będę też musiał chyba zrobić relog, bo będę go wyśleć. Ja chyba tu zrobię ten relog, bo mam czerwone. Chcę dobiec do środka, bo ten deszcz pada, już mi temperatura spadła. No i ile? 40 na razie. Nie też, ale przestał deszcz padać już. Dokładnie, się przejaśniło. Ja biegnę po drodze, jakby co w tej chwili. Właściwie przy drodze. Dzięki, tylko stokę dam. Nie, przez weekend nie będzie panowie, ja dopiero przyjadę w środę. Okej. Okay. Mam nadzieję, że do tego czasu samochodzik będzie pełnosprawny i nikt nam go nie zakosi. No. Najgorzej to naprawić wózek,
i wrócić się z jednym kanistrem po benzynę, a w międzyczasie jakiś nóg przyjdzie, który sobie wziął kanistrę po drodze. Mhm. A stacyki, kluczyki w stacyjce. Dokładnie. Przy drodze jest ta fabryka, nie? Bo ja też za drogą biegnę. No, no. Ja już też zbliżam do fabryki. Po prawej stronie, tak. No, traktor jest. No, traktor sobie dalej stoi. To. Na razie słabo ze spawnem tutaj. Nie wiem, czy kogoś nie było. Przyjechać po was traktorem? Jak chcesz. Może się da coś zapakować, zobaczę. Ej, może, może będzie w nim coś, jeżeli też ma jakiś schowek. Chyba nie ma. W tym autobusie... Nie wiesz. W tamtym autobusie było koło. Na 90. Nie, żarcie jest to, że... I było woda jedna. Czekaj, czy się da coś wrócić do niego jeszcze, ale nie wiem, ile tak to ma miejsca. Dobra, ja wybiegam na teren fabryki. Gonią mnie dwa zombiaki. Jakby co? Jadę za torem po was. Nam brakuje okay. Tylko koło, jedno koło? Nie, trzech kół nam brakuje. Jakby jedno nam brakowało, to by było właśnie spokojnie. A mamy problem. Sprawdziłeś te małe budyneczki? Nie. To ja je sprawdzam. Wow. Jezus, ale słyszalny to jestem z kilometra. No my cię nie słyszymy jeszcze. Nie, ale granaty się kończą, tylko ich jest nieokreślona ilość, bo nie ma paska. Dobra, biegam. Paliwo ile zajmuje? 3. Kanister zajmuje 3 miejsca. Także jeżeli ktoś chętny, to ja chętnie jeden oddam, bo noszę 2. Jak zasejmuje faktor, to on nie zniknie, czy co? Nie zniknie. Szyba jest nam potrzebna do niego, czy nie? Nie, chyba nie. Chociaż nie wiem. Ale chyba szyba jest na helikoptera tylko potrzebna. Będziemy mógł łapać zęby, ważne, żeby jeździł. Dokładnie. Tu jest toolbox. Jeszcze. Tu jest dalej od tego helikoptera ten cały silnik. Gdzieś się zombie burzy mocno. Ale siekier tu jest. Same siekiery. Są zombie. Kanister widzę. Pewnie ten, o którym ty mówiłeś. Kolejna siekiera. Zasejwowałeś tego dzika? Tak, tak. Ktoś tam go sejwował. Ja też go sejwowałem w tym momencie. Nie, no mnóstwo siekier. Znalazłem te kawałki metalu. Ale a, i poza tym nic tu nie ma. Poza tym nic nie widzę. Nie ma kółek. No co, robimy hopsa na inny serwer, kółka? W sumie nie. Można. Jak, co nie można? W sumie można, w tym sensie. No. Wychodzimy z fabryki. Jak jest na tym polu, też by tutaj stali was od wejścia. Słuchajcie, to wiecie co? Chodź, wejdźcie na samą górę fabryki, to jest takie pomieszczenie, z wszystkich stron ma mur. No. Chodzi o to, żeby się wyspawnować i zespawnować, bo ktoś już może biegać, nie? Z fabryki. Wiesz co, to ja sobie zostanę tutaj na zewnątrz między tymi kamieniami, to będę widział może coś więcej. Dobra, widzę Julka. A gdzie masz ten traktor, bo chcę go zobaczyć? No stoi przy drodze zapakowany. Na prawo od fabryki. Na lewo. Od na lewo. Z naszej perspektywy. Tak.
jest czerwona bryka. Tak, żarcie jest i picie jedno. Ej, zombie tu nas do nas przyszło na tą samą górę. No. Zabić go? Leci za tobą. No zabić nie. A żeś strzelił w murę. Ten celownik jest to naprawdę kichany. Ja miałem zeroing na 100. Już niżej się nie da. A z czego ty strzelasz? No z kałach. To co, szybki reload, bo nie ma czasu, jest do trzeciej. Dobra. To był Lu. Ale to chodź pazur już do tego budynku wtedy, tak jak mówiłeś. Ja się abortuję. Lu 90? Lu 90, no. Tam, gdzie jest nasz autobus. Ale mówię, w autobusie jest przynajmniej jedno koło. Tak mi się w każdym razie mocno wydaje. 30 na 40, sporo osób. Nie wiem, czy tam nie ma noc. Tam chyba jest noc. Ja mam heavy light jakby co. Ale to tutaj to jest trochę ryzyko. Chociaż nie jest. Trochę nie widzą, ale jakie masz czerwone? Jest niebieskie. To najmniej, najsłabsze. Ja tam parę osób. Przed chwilą brzmiałem, że tu jest 30 osób, ja tu widzę 7. Tego... Ja ci powiem, że tak. Ja zauważyłem, że tutaj trzeba brać. Najlepiej mieć po każdej rzeczy chociaż jedną sztukę, niż się skupiać na braniu 10 orków z krwią. Tak. No tak naprawdę. To się ciągle się co innego przydaje jednak. Worek z krwią niestety jest bez sensu, bo w sumie go sam nie robisz. No ale komuś tak. No, ale walka i tak się przynajmniej kończy szybciej, nie? Niż tam, zanim tam się zrobi to tyle razy transfuzję. Zobaczmy nasz serwer DL312 zniknął, czy po prostu zmienił nazwę, może jakieś go tam przedziło gdzie. Będzie trzeba sprawdzać co jakiś czas. Poza tym, no tak jak patrzyłem, to przecież były PL1 do PL5. Teraz się widzi jedynkę, dwójkę, od czasu do czasu trójkę. Czwórka i piątka zniknęły. A przecież były pełne serwery. Nie mam ludzi 90. No to już tak średnio wiem. To był 90? Ja się właśnie włączę. A jest, dobra, jest. Zresztą Pazu przecież byłeś na liście. No ale to w lobby, ale ciężko z dołączeniem. Ja zaraz wrócę sobie zapalę, wiesz? Okej. Okay. Dawaj. Czekaj, wysiądę jeszcze. O, wyposażenie chcę zobaczyć. Nie. Nie ma tu broni w nim. Ja. To myślę, że mówisz, gdzie jechać, nie? Mhm. Jedź prosto, pojedziemy do górki. Ostrożnie, bo nie wjedź w coś, bo on nie jest taki w lewo, bardziej w lewo. Jeny, jak to hałasuje. Co? Jak się jeździ? Ciężko się tym kieruje?
otworzyć, czy z wewnątrz, czy z zewnątrz? Z wewnątrz bardzo łatwo. Aha. Po prostu kieruj, nie mnie. Dobrze, dobrze. Trochę bardziej w prawo. Do tej drogi. No i w prawo, do górki. Czekaj, bo krew mi spada, co się stało? Czekaj, wysiadam. Co się stało? Muszę się zabandażować, nie wiem, co się stało. No. Teraz dopiero zauważyłem, wiesz, że krew mi spada. Dziwne. Możesz mi zrobić transfuzję? Okej. Okay. Muszę wysiąść. Pięć tysięcy życia, ale cóż, nawet nie zauważyłem. Kiedy? Czekaj, bo muszę wtedy wysiąść do plecaka jakąś krew. Jest? Jest, dobra. To ja mu wrzucę save'a już na wszelki wypadek. Dobra, jedź. Brawo. Co, teraz nie krwawisz? Nie, teraz w porządku. Nie wiem, może musiałem jakoś zahaczyć się o niego, nie wiem. Na filmie to nie będzie widać. Prawo, tak? Falsfater. Tak, tak. Do górki. Jezu, ale zacząłeś gazować. Prawo? Do górki, w lewo chyba jest. Czekaj, tam pisze na tym. Górka jest w lewo. Tylko tu uważaj na barykady, bo mogą być. Widzę ładnie, elegancko. Tu w prawo skręć lepiej. Tam może być ciężko przejechać między tymi dwoma wozami. No i tu w lewo. W lewo, przez pole. Żeby wrócić do tamtej drogi. Może ja wrócę poza miastem, co? Co? Może ja wrócę do tej drogi poza miastem, omijając miasto. No, będzie tak wygodniej na pewno. No w prawo nie możesz aż tak gwałtownie do niej wracać. A nie, czekaj. Dobrze jedziesz. Jedź prosto, bo tam po lewej jest ten, ta nasza elektrownia. To zbaczasz na drogę, czy polami? Polami w prawo bardziej jedź po prostu. A ile masz paliwa?
sumie, to widział. Aha, to jest. Chyba dobrze, jest w pełno prawie. Dobra, to jedź w prawo. Nie mamy i tak kanistrów, żeby zahaczyć o stację. Ja mam, ja wziąłem jeden. Tak? O, to by maska. Kanister znika jak się ten? Czy nie? Kanister da się napełnić. Tylko trzeba stanąć w odpowiednim miejscu przy tych, przy tych. Ta droga tutaj to prawo, tą drogą, czy przy prawo tym? Mamy, po prawie mamy polane. Aha, czyli tak prosto. Tak, tak. Tą drogą prościutko. Możemy zahaczyć o tą ambonę. Jak chcesz. A jak ty uważasz? No to skręć tak ciut w prawo. To ja tak na chybcika wyskoczę. No to musimy daleko zaparkować samochód. Jeden, ale on się męczy pod górkę. Myślę, że stoję w tych drzewach na lewo. To już tu jest ambona. Pomiędzy nimi chyba. To tak bardziej w lewo. I tam po lewej też są drzewka i taki płotek tam widać. Bo to tu już tu jest ambona. W tych drzewach. One się jeszcze chyba nie pojawiły. O, jeszcze ciut dalej, tak żeby nie stał na górce, tylko właśnie tak jakby już ciut niżej. O, tu będzie ślicznie. Wyłącz silnik. Jeszcze się nie zdarzyło. Czekam przy samochodzie. Są już chyba. A są. Ale dopiero co się pojawiło. No, pilnuj samochodu. Samochód jest w tej chwili najważniejszy. To nawet jakby mnie teraz ktoś zastrzelił, to po prostu uciekaj. Pusto, zupełnie nic nie ma na niej. Może się jeszcze nie zdążyło pojawić, nie wiem. Może właśnie zostało zabrane. Nie no. Nie sądzę. Może. To ty jesteś tu w krzakach? Ty, dobra. Wsiądź do tyłu. Dobra, jak jedziemy? Jedź tą drogą wzdłuż faktory. Znaczy, gdzie tutaj wycofać i w prawo? No, tak. No i tam w lewo teraz.
No i jeszcze mocniej możesz od razu. Ale przyspieszył. O, traktor. To i grzeczny. Czeka. Czy zatrzymujemy, nie? Wiedź może. Weźmiemy kanistrę. Kanistrę to ja mam. Aha, więcej. No, wrzucimy je do środka, do niego. Nie wiem, sorry, lepiej może nie wyjeżdżać. No, no, no. To jedź. Wyskoczysz? Nie, nie. Dobra, jedziemy dalej. Nie będziemy ryzykować samochodu. Da przejść na piechotę. W lewo skręć. Teraz zwolnij i jedź w lewo. Od razu. Traki. Troszkę w prawo. Będzie łagodniejszy. No, no, no. Dalej, dalej. W lewo, teraz w lewo. Wow. Poznajesz? Tak. To jest ten skraj lasu? Tak. Bardziej w lewo. O, i tu między świerkami możemy go postawić. Gdzieś tak w nim może, tak pomiędzy te dwa. Na tym drzewie za naszym tyłem był oparty autobus. Może między te dwa większe, tak na piątej one są. Na czwartej. Nie wiem, no tak, jak chcesz, zaparkuj. Wiesz co, wycofaj między tymi dwoma drzewami. Jak się cofam, to nie widzę do tyłu, zasej. A. Teraz skręć mocno w prawo, pomiędzy tamte dwa drzewa przed. Tak. Na trzeciej one są prawie, druga, trzecia. A bo wiesz co? Poczekaj. Tu, tędy. Zakupuję się chyba. Da radę. Odejdź, 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 odejdź. I tu, gdzie ja stoję, tak mniej więcej, w to wiecie. Tutaj, o tak się naceluj w to miejsce. Wow. Nie, bo jak on ma skoła skręcone, to nie chce jechać do przodu, wiesz? Jest taki gruntszy. Słyszysz, jakby je? No, mocno. O, o, jest dobrze chyba już. No, pięknie. Dobra, on się nie zsuwa w drzewo? Nie. Jakby się wyłącz silniki. Zobaczymy przez chwilę. Co, postawić tutaj obok niego namiot?
Tak. Ja mam czy ty masz, nie? Nie mam chyba. Zobaczymy, czy się da. Jo, tylko cały czas mi się on otwiera, samochód. Nie mogę z plecaka. To gdzie indziej? Nie, nie, bo w sensie jak próbowałem wyciągnąć tam z plecaka. No jak elegancko. Nie. To fajnie wygląda to. Tylko czemu samochód tańczy? Teraz nic, tylko znaleźć sobie jakiegoś kałacha i mamy do niego amunicji i... Teraz co za ten... baniak tutaj, nie? Jak mi nie będzie, żeby ktoś mógł iść napełnić albo coś, nie? Bo w dzień gradzie często. No, słusznie, to jest dobry pomysł. No to trzeba będzie pilnować, to żeby wylogowywać się trochę dalej od tego, żeby nie wylogować się pod samochodem. A ja mam jeszcze jeden namiot, czekaj. Nie, bym zapomniał. Przecież tu trzeba wszystko zapisać. Zrobiłem też sobie. Na twoim też. A na miasie zrobiłeś? Tak, tak. Ja zrobię jeszcze raz, tak na pewności. Kurczę, szkoda, że nie da się go rozmontować. Na serio, bym wziął części do plecaka. Tylko po to, żeby nikt go nie zabrał. No, obozowisko dobrze, takie. Dobrze jest. Dobrze, dobre zakończenie dnia. Chyba chciałeś powiedzieć początek. Początek, no tak, ale pozytywnie zakończony po takich różnych przygodach, nie? Dokładnie. Dobra. Przygody były, no naprawdę. Ciekawe. Jesus Christ. Jakby mi się źle spało, to jest kit. No, a tak mamy ładne miejsce. Elegancko. Bo mówię, lepiej się odsuńmy od tego. Żeby nie było głupich historii, że trzeba będzie biegać tu.
co, wylot, nie? No. Tak pewnie go nie zobaczymy więcej.